Browary łódzkie. Dla ciebie, czytelniku, nazwa ta nie przynosi niczego na myśl. Mówisz sobie, no spoko, w Łodzi są jakieś browary, no i fajnie. Ale dla mnie, normika pastolektora, jest to świątynia. Miejsce, w którym dzieje się dzieło stworzenia. Najlepszego browaru, jaki przyniósł ten świat. Magia smaku, płynna ambrozja, spełnienie największych marzeń zaklęte w zielonej puszce, która posiada 4,5 volta. Anon przedstawiam wam kustosza jabłkowego. Cudowny smak i niska cena czynią go najlepszym piwem świata. Z własnego doświadczenia mogę dodać, że nie można się tym piwem napierdolić. Kiedyś kupiłem cały karton i wyjebałem go tego samego wieczora. Ten browar był tak zajebisty, że napisałem o nim wyznanie wiary pasty. Pozdrawiam normików. Ostatnio wybrałem się z moim ziomkiem do McDonalda, jego samochodem do Gdańska. Zjedliśmy McFlary i zaproponowałem mu wypad na zakupy. Zapytał mnie... No jasna sprawa, ziomek, a po co? Mam questa. Nie zadawaj pytań. Kierunek Biedra. Wbijam do Biedronki, jedynego miejsca, w którym można otrzymać najlepszy browar świata, za którym stoją oczywiście kustosz ekstra, malinowy i o smaku tequili. Automatycznie kieruję się na stoisko alkoholowe i doświadczam przykrego widoku. Półka, na której miały stać jabłkowe cudeńka, stoi pusta. Pytam się kierowniczki, czy jest coś jeszcze w magazynie. A ona, że niestety nie, bo wszystko w promocji jest na półkach. Ziomek mi powiedział... Następna Biedra jest pół kilometra stąd. Krzyknąłem... Mordo! Jesteś genialny! Do samochodu! I ruszyliśmy na dalsze poszukiwania. Wbiegłem do środka, przepycham się przez tłum ludzi, którzy zmierzali do kas i stoję nagle w miejscu. Widzę wystający zielony karton z napisem Kustosz Jabłko. Podchodzę bliżej, żeby zagarnąć ostatnie sztuki dla siebie. Ciągnę za niego, powoli się wysuwa, a tam kurwa leżajsk. Wściekłem się, stałem z zaciśniętymi pięściami. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. No żeż kurwa! Jaki zbrodniarz mógł się dopuścić takiego czynu? Podrzucać jakieś gówno do legowiska bóstwa wśród piw króla jedynego kustosza jabłkowego, profanacja! Urwać łeb temu gnojkowi i nasikać do szyi tylko. Ale byłem zdesperowany. Nie zamierzałem się łatwo poddawać. Idziemy do samochodu i jedziemy do następnej Biedry. Pojebało cię, nie chce mi się tyle łazić. Typie, w promieniu kilometra masz ich 4, co ci szkodzi? Ech, no dobra. Z piskiem opon ruszamy do następnych Biedronek. Czułem się jak Indiana Jones w poszukiwaniu artefaktu. A w sumie Indiana Jones i zaginiony kustosz brzmi legitnie. Uwielbiam przygody, szczególnie w słusznym celu, kiedy szanse na zrealizowanie go maleją z każdą próbą. No właśnie, stacja trzecia, mówię ziomkowi, żeby czekał przy wejściu, sprawdzę, czy są kustosze i wrócę. Naszą rozmowę usłyszał miejscowy żul, który od razu krzyknął: nie ma co, młody, jedź tam! Jak to nie ma? No nie ma co! Jak nie pójdę, to się nie dowiem. Kurwa, gówniarzu jeden, nie ma, nie rozumiesz? I zaczął blokować mi wejście do środka. Schowawszy amarenę do kieszeni, zaczął wykorzystywać tajemne techniki sztuki walki wujitsu. Ja, będąc studentem, doskonale znałem te techniki, co powodowało, że przeciwnik był niezwykle przewidywalny. Zasadziłem porządnego kopa w jajca. Pochylił się z bólu, po czym walnąłem z kolana w ryj i wyrzuciłem go z wejścia. Jeszcze zanim wkroczyłem, powiedziałem mu: nie jesteś godzien, aby przeciwstawić się sztuce Hlai Tai. Sytuacja się powtarza. Nagle słyszę krzyk: Kwidzio! Tu są! Biegnę z prędkością światła w stronę, z której dobiegał krzyk. Patrzę na półkę i poczułem, że wpadłem w pułapkę. Smutny Indiana Jones JPG. Radlery. To były radlery. Jabłkowe, ale radlery. To nie było to. Ruszamy dalej. Nie kończę poszukiwań. Czwarta Biedra, radlery. Piąta Biedra, radlery. Szósta, siódma, ja jebie, piętnasta, kurwa, radlery! Zrezygnowany poszedłem do auta. Cały Gdańsk. Ani jednego jabłuszka. Widziałem uśmiech ziomka. Czułem jego zadowolenie. Pewnie myślał, że misja zakończyła się porażką. Rzekłem do niego: jedź do Sopotu. Na niepodległości. Co? Gówno! Jak nie tam, to nigdzie ich nie będzie! Ruszyliśmy. Minęliśmy po drodze parę zajebistych fur i dwa patrole policji. Wkręcam się do marketu, w którym leży moja ostatnia nadzieja. Oglądam każdą półkę uważnie, co do centymetra kwadratowego. I w tym momencie... kurwa, nie wierzę. Ostatnie 9 sztuk. Stoi i czeka, aż wpadną w moje ręce.
Wzruszyłem się. Po całym dniu poszukiwań nareszcie je znalazłem. Z tej okazji kupiłem jeszcze karton kustoszy malinowych i tekili. Dzięki Bogu były w promocji po złoty 50 zł za sztukę. Po czym wróciwszy do akademika, urządziłem imprezę z racji tego, że jabłkowy nektar odnalazł się. I tak mijał miesiąc, dwa miesiące. Dzień jak co dzień po dniu, po kustoszach został chuj. Postanowiłem zadzwonić do browarów łódzkich, aby zapytać się, kiedy będzie nowa dostawa. Przy okazji chciałem wiedzieć, czy mogą dostarczyć ambrozję bezpośrednio do adresata. Odpowiedzieli mi, że za około tydzień rozejdą się po całej Polsce. Nie mogłem przegapić takiej okazji. Utworzyłem grupę, składającą się z moich ziomków ze studiów. Zadaniem było czekanie pod każdą możliwą Biedronką na dostawę, a następnie wykupienie wszystkich jabłkowych kustoszy co do puszki. Ktoś się zapyta, mordo, skąd masz na to pieniądze? Pamiętacie, jak opowiadałem wam o mojej przygodzie z bukmacherką? Tak, nadal się w to bawię. Niby dlaczego Roma awansowała do półfinałów Ligi Mistrzów, a Juventus po dzielnej walce musiał odpaść z Realem Madryt? No właśnie, stawiałem na odwrót, kurwa, znowu. Pod koniec tygodnia ziomki z grupy nazwali mnie świrem. Stałem się fanatykiem kustosza jabłkowego. Pół mieszkania zajebane browarami najgorsze. Co ja gadam, najlepsze! W późniejszym czasie otrzymywałem telefony od różnych obcych ludzi z propozycją odkupienia tego magicznego napoju. Sprzedawałem je po cenie dwa razy wyższej. To było rozsądne, bo na całym Pomorzu nie było już zielonych puszek z etykietą kustosza. Ale to nie było wystarczające. Musiałem poszerzyć swoją działalność, żeby objąć większą część Polski i zdominować rynek kustoszowy. Zaleciłem moim ziomkom, aby wyruszyli w Polskę. W ramach delegacji zrekrutowali ludzi, którzy mogliby opróżniać każdy możliwy sklep. Objęliśmy zasięgiem całą Polskę północną. Dalej się nie dało, bo wyjazdy były nieopłacalne. Potrzebowałem pomocy. Szukałem potencjalnych osób do mojego interesu, który był prawdziwym złotem. Mówię otwarcie. Miało to niesamowity potencjał. Patrzę, a to moja mordka najlepsza, Nadol, prawdziwy fan kustosza. Zapytałem się, jak to się stało, że wielbi to arcydzieło. Kustosz jabłko to błogosławieństwo naszych czasów. Słodki, naturalny smak jabłek najwyższej klasy. Zdrowy, komfortowy i wskazany o każdej porze dnia i nocy. Baśniowy element życia. Dostępny dla każdego. Za każdym razem, kiedy kupuję, pytam, czy mogę dopłacić za to arcydzieło. Mam zajebisty deal. Musisz mi pomóc. Wytłumaczyłem mu, co zrobić. Zrobił to samo, co my. Tylko, że na południu. Właśnie tak się to robi na południu. W końcu spełniliśmy nasze marzenie. Staliśmy się jabłkową mafią kustosza. Byłem szefem sekcji w Polsce Północnej, za to Nadol pilnuje Polski Południowej. Zdarzały się sytuacje, w których niektórzy kupowali za naszymi plecami piwka szybciej od nas i sprzedawali po niższych cenach. Obecnie część z nich wąka kwiatki od spodu, a pozostała część musiała uciec z kraju. Wysłano za nimi listy gończe. Tak, przekupiliśmy Interpol kustoszami, ponieważ sami uznali, że to ósmy cud świata. Po wyjeździe do Poznania na Pyrkon Festiwal Fantastyki wpadłem na zajebisty pomysł. Nadol, pamiętasz, co się odkurwiało na Pyrkonie? To znaczy? Było w pizdę różnych religii, kult ananasa, wielkiego knura, czy choćby kurwa stalowego sandała. Czemu by nie zrobić kultu jabłkowego kustosza? Mam nawet wyznanie wiary. Pierdolisz. Wierzę w kustosza jabłkowego. Wśród piw króla jedynego i w pastolektora. Tego piwa słynnego konsumenta. Kustosza stałego klienta. Narodził się w DTR-ze. Zaczął czytać pasty. Nagrał, wrzucił, z rowerka spadł, zbanowan. Stąpił do podziemi. Nowy kanał założył. Siedzi na tronie. Pośród normików z grupy jego. Tam czyta złoto i gardzi gówno. Wierzę w jednego kustosza, Biedronki w niego wyposażone, ambrozji spożywanie, pragnień spełnienie, brzucha nasycenie, melanż wieczny. Amen. Wchodzę w to. I tak staliśmy się liderami wiary kustoszowej. W każdym mieście, w każdej wiosce stała kapliczka, a w niej za szybą stała ta słynna zielona puszka. Każdy wyznawca tej wiary mógł przychodzić i odmawiać modlitwę.
pustoszu nasz, któryś jest w biedrze, święć się imię Twoje, niech się nie skończy królestwo Twoje. Niech będzie dostawa Twoja dziś, jutro i pojutrze. Pragnienia wszelkie zaspokój nam dzisiaj i towarzysz nam w każdej chwili, tak jak towarzyszysz innym bliźnim. I nie wódź nas na spierdolenie, ale napełnij nasze dusze radością. Podobno nawet przebiliśmy chrześcijaństwo w rankingu największej wiary w Polsce. Jabłko uczestniczyło w każdym aspekcie przeciętnego Polaka, ponieważ według naszych wierzeń każdy, kto go spożywał, wychodził ze swojego spierdolenia. Inne kazanie przekazane ode mnie głosiło, że kustosz karze wszystkich skurwieli, którzy naśladują testowirona w sposób haniebny i nie chcą się dzielić ambrozją, ponieważ na szczęście zasługują wszyscy w kustosza wierzący. Jestem Kwidzio. Razem z Nadolem jesteśmy szefami mafii kustoszowej. Jednocześnie jesteśmy papajami wiary w to niesamowite bóstwo skryte w zielonych puszkach. Muszę już lecieć. Lecę do Danii reklamować arcydzieło z browarów łódzkich. A Nadol otworzył sieć fabryk w Czechach i Słowacji, gdzie produkuje i sprzedaje kustosze jabłkowe w zamian za dożywotni zapas knedliczków. Dzięki, Mordko. Niech kustosz ci błogosławi. W poprzedniej części tłumaczyłem wam, jak razem z Nadolem staliśmy się liderami mafii kustoszowej oraz papieżami wiary w jabłkowego kustosza. Chcę wam opowiedzieć, co się stało kilka lat później. Wprowadzenie. Chcieli być mną, albo Nadolem, albo nawet obydwoma naraz. Po udanych negocjacjach z Danią postanowiłem z nim poszerzyć zasięg na całą Europę. Obecnie kustosz jabłkowy jest jedynym piwem, które sprzedają za granicą. Negocjacje z Ukraińcami, Białorusinami i Rosjanami toczyły się najciężej, ale jak zademonstrowałem im browarka jako znakomitą popitkę, do wódki zgodzili się. Do USA nie lecę, bo dzieli nas ocean, a w Afryce puszczę i piasek. Z Arabami nie zamierzam negocjować, przynajmniej bezpośrednio, bo mogą odpierdolić bombowy układ. A od Azjatów trzymam się z daleka, bo jak się dowiedzą o tym cudeńku, to kurwa na całym świecie zabraknie wody do jego produkcji, bo Chińczyków masz od wała i będą chcieli więcej i więcej. Akcje kustosza na giełdzie lecą wysoko w górę. Mieszkam w ekskluzywnym apartamencie Sea Towers w Gdyni, pod samym dachem. Nadol mieszka na samym szczycie Sky Towera we Wrocławiu. Trzepiecie hajsu jak lodu. Możecie robić co tylko zechcecie, bo was kurwa na to stać. Czasami lecisz do niego helikopterem i zabierasz go, aby oglądać walkę gladiatorów z lotu ptaka. A tak naprawdę fundujesz sprzęt 300 Sebiksom, dzielisz ich na dwie ekipy i oglądacie, jak się napierdalają w Sosnowcu. Idealne warunki do walki na śmierć i życie, o co? Jest rok 2028. Z okazji 10. rocznicy sukcesu w wykonaniu waszego duetu organizujesz imprezę w swoim apartamencie. Zapraszasz wszystkich partnerów z Europy oraz bliskich znajomych, swoich oraz Nadola. Opowiadasz ziomkom o swoich planach budowy specjalnego schronu na Saharze, niewykrywalnym przez radary, niewidocznym na mapach Google'a itp. Hektolitry kustosza jabłkowego wlatują do ust gości. Jest znakomita zabawa do białego rana. Po wszystkim idziesz do łóżka. Jesteś takim jebanym śpiochem, że budzisz się dopiero po 3 dniach. Nie licząc wychodzenia na siku i kubkę oczywiście przez jakiś hałas. Myślisz, co do chuja? Wychodzisz na balkon. Nie wierzysz własnym oczom. Cała Gdynia stoi w ogniu. Ludzie niczym dzikusy rzucają w siebie kamieniami i sztachetami, szarpiąc się o zielone puszki. Jeszcze nie rozumiesz, co się dzieje, ale nagle dzwoni telefon. Nadol. Załatw mi miejsce dla helikoptera na swoim wieżowcu. Będę za godzinę. To, co się odjebało, to ja nawet nie. Zdziwiony rozłączasz się. Przychodzi do ciebie, zaczyna mówić. Mordo, nie jest najlepiej. Ja się dopiero obudziłem, bo mi pojeby drą ryja na całe miasto. O co chodzi? Oto! Włączył telewizor. Na każdym kanale trąbią tylko jednym. Zaraza niewiadomej klasy dotknęła chmiel. Na całym świecie, choćbyś próbował posadzić sobie w domu, to ta jebana zaraza go zniszczy. Do publicznej wiadomości podano, że zostały ostatnie sztuki kustosza jabłkowego na całym świecie. Przez zarazę fabryki wstrzymały produkcję, a jego konsumpcja osiągnęła okropnie wysoki poziom. Dzwonicie po wszystkich centralach w Europie. Pytacie o stan każdego najmniejszego magazynu. Pusto. Nigdzie kurwa nie ma. Jak to nie ma? Przecież mam jeszcze w... Safe! Biegniecie w stronę sejfu, w którym trzymałeś jedną puszkę na czarną godzinę. Wstukujesz 8-cyfrowy kod, otwierasz drzwiczki. Jest puszka. Zielona. I kurwa pusta!
Padasz na kolana, zaczynasz płakać, dzwonisz do stacji telewizyjnej, której relację na żywo właśnie oglądałeś. Speaker odbiera telefon. Panie redaktorze, proszę puścić tę wiadomość na cały świat. Niech każdy się dowie. Wygląda na to, że kustosz jabłkowy już nie istnieje. Speaker załamał się. Szanowni Państwo, otrzymałem telefon od samego lidera mafii kustosza. Wygląda na to, że kustosz jabłkowy już przestał istnieć. Za niecałą godzinę odbędzie się... Nagle transmisja została przerwana, a na ekranie pojawił się stary znajomy. Co ty jebana Polska, kurwa, powiedziałeś, że co, że kustosz jabłkowy kurwa nie istnieje? Patrz, kurwa, jeszcze jeden zaplombowany, nawet kurwa go słychać. Chuj ci na matule, jesteś z Bunny Fry. Zięba! Twój stary zgubił się w kinie! Tak, zamieniłem ci puszkę w sejfie, jak szedłeś się wysrać. Chujowy z ciebie haker. 8-0, amator. Do zobaczenia w Bolesławcu Cfelu. I nagle słyszysz przez okno, jak wszyscy ludzie krzyczą jednym głosem: KUSTOSZ! Wyglądacie przez okno, wszyscy zamienili się w jebaną hordę zombie. Patrzycie na telewizor, cała Polska zamieniła się w siedlisko bezmózgich patafianów żądnych jabłkowej ambrozji. Musicie jak najszybciej dotrzeć do Zięby i namówić go, aby kustosz wrócił na swoje miejsce. Wsiadacie do helikoptera na dole i kierujecie się w stronę Bolesławca. Następnego dnia dolatujemy do tego miasta. Nic dziwnego, całe miasto, jak i cała Polska zniszczone przez brak tej jednej jebanej puszki. Cała? Jednak nie. Lądujemy przy chacie Zięby, ostatniego bastionu Rikczu, niezniszczonego jeszcze przez bandę idiotów żądnych kustosza. W sumie nic dziwnego, bo z nikim przez te 3 dni nie rozmawiał i nie robił sobie kłopotów. Wbijacie mu chyba na chatę i z buta wjeżdżacie do jego pokoju. Widzicie Ziębę siedzącego przed kompem, nagrywającego kolejny filmik do story lektora. Oddawaj kustosza, skurwysynu! Wskakuję na niego i zaczynam go dusić. Nadol natychmiast cię od niego wyrywa i namawia, żebyśmy porozmawiali na spokojnie. Gdzie masz kustosza? Nie mam, już go wypiłem. Nie mogłem pozwolić, aby mnie dorwali. Wyciągnąłem z kieszeni pistolet i przymierzyłem w niego. Pytam się, gdzie jest kustosz? Naprawdę nie mam, przysięgam. Strzeliłeś mu w stopę. Zacznij kurwa mówić. Debilu, to ci mówię, że wypiłem. Ile jeszcze razy mam ci mówić? No to porozmawiamy inaczej. Odstrzeliłeś mu drugą stropę i przymierzyłeś w twarz. A teraz główka. Nie mam go, przyrzekam na papaja, nie mam. Przeładowujesz klamkę, kładziesz palec na spust, już zamierzasz to skończyć, ale Zięba nagle krzyknął: Budyń! Sejf odblokowany. Patrzysz, a pod jego biurkiem otworzyły się drzwi do sejfu, a w środku zimniutki, nieotwarty kustosz jabłkowy. Cel naszych poszukiwań. Nie zdziwiłem się w sumie, fajne hasło. Nikt się takiego nie spodziewa. A dodatkowo Nadol nie może się przestać śmiać, jak słyszy to słowo. Po chwili wbiega pilot helikoptera. Szefie, zombie niszczą nasz helikopter! Kurwa, Zięba, masz samochód? Jasne, Seicento w garażu. Ja pierdolę, minęło 10 lat, a ten dalej tym szrotem jeździ. Rzucam mu plik banknotów. Masz, 30 tysięcy na nowe auto. Dałbym mniej, ale w chwili obecnej nie mam drobnych. Wsiadamy do Cinquecento i zapierdalamy do Wrocławia, konkretnie do starego domu na dole. Musimy gdzieś przenocować, zanim wrócimy do Gdyni. Następnego dnia budzimy się niezwykle wcześniej, bo musieliśmy pilnować ostatniej sztuki kustosza. Zapomniałem zabrać telefonu z auta. Leżał na ziemi. Schylam się, żeby go podnieść i patrzę, pod siedzeniem leży kartka. Podnoszę ją. O kurwa. Biegnę jak najszybciej do domu i krzyczę: Nadol, musimy zapierdalać do mnie. Mam plan ocalenia społeczeństwa. Nie musimy. Złapał za książkę na półce i pociągnął ją. Po chwili regał z książkami przesunął się. Widziałem drzwi. To drzwi do mojego laboratorium. Pracowałem nad nim kilka miesięcy. Jest chyba gotowy do eksperymentów. O co chodzi? Patrz. Zięba pracował nad miksturą pomnożenia kustosza. Zjeb wiedział o zarazie. Planował przejąć nasz biznes. Co jest w składnikach? Kustosz jabłkowy. Jest jad skorpiona. Powinien być w labo... Leczo? Mój ojciec to fanatyk, leczo? Dalej. Knedliczki. Mam nadzieję, że wszystkich już nie wpierdoliłeś. Co ty, mordo? Mam nawet trochę, patrz. Odniósł poduszkę, poczułem wstręt, bo chyba tylko ciocia Stasia traktowała tak swoje pierogi, tak jak Nadol swoje knedliczki. I jeszcze... O chuj. Emmentaler z Tuleja.
O, ja ci tu nie pomogę, ma go jedynie sama Ewa Wachowicz. Ja jej tutaj nie ogarnę. Daj mi chwilę. Otworzyłem okno i zacząłem drzeć się z całej siły. Ewa Wachowicz poleca najgorsze czekolady i najtańsze karmy dla psów! Zamknąłem okno, nagle jak niepierdolnie całe okno patrzę, a to sama Ewa Wachowicz wpierdoliła się przez szybę, zaczyna szarpać mnie za rękę i krzyczeć: jak to kurwo mała najgorsze czekoladki, Amelia to czekolada najwyższej klasy, gówniarzu mały! Skurwysynie, zostaw mnie! Nadal z zimną twarzą powstrzymał Ewę od dalszych poczynań. Czego chcecie? Potrzebujemy Emmentaleru z Tuleya. Wiem, że ty go masz. Potrzebujemy go jak najszybciej. Nie dam ci go. Nie wiem dlaczego, tylko ja go posiadam. Ale od tego zależą losy ludzkości! To co mi dasz? 20% udziałów na giełdzie. Lol, nie? 30. Za tyle to mi się dupy nie opłaca po to ruszać. Dodatkowo znaczek polecam Ewa Wachowicz na puszce kustosza. Stoi. Wyciąga z kieszeni mały słoiczek z potrzebną nam substancją. Suka cały czas miała to przy sobie. Nosisz go przy sobie? Oczywiście. Zawsze kiedy gotuję, dodaję go, czyniąc moje dania lepszymi od wszystkich innych. Wyskoczyła przez okno i odleciała. Już więcej jej nie zobaczyliśmy. Nadol, wiesz co to oznacza? Do laboratorium! Przebiegliśmy przez drzwi do labo, wsiedliśmy do wózka, takiego jak w rollercoasterze, po czym ziomek krzyknął: ciąg za lajchę, krąg! Pociągnąłem za rączkę obok mnie. Niespodziewanie dach się otworzył. Spojrzałem się na Nadola. Jak go nie wyjebało z siedzeniem, poleciał w chuj do góry. Nie te! Po około pół godziny wrócił do mnie i powiedział, żeby ruszyć tę drugą. Zjechaliśmy na sam dół torów i weszliśmy do laboratorium. Była to ogromna sala, w której znajdowało się mnóstwo różnych eliksirów i probówek, a na suficie widniało jedno jebitne zdjęcie kluski. Nie mam bladego pojęcia dlaczego. Pracowaliśmy nad miksturą rozmnożenia kustosza bez przerwy. Eksperymenty ciągnęły się godzinami. Na koniec Nadol wrzucił Emmentaler z Tuleya do słoika z substancją i zaczął mieszać. Chwila pobulgotało i przestało. Staliśmy przed ogromną kadzią z wodą. To jest ten moment. Jedna kropla, dwie, trzy. Wystarczy. Po chwili cała woda zaczęła bulgotać. Samoistnie w kadzi powstał wir, który trwał dobre z kilka minut. Kiedy wszystko się skończyło, spojrzeliśmy do środka. Woda zamieniła się w złocistą ciecz o zapachu jabłka. Wygląda na to, że się udało, ale musieliśmy jeszcze coś sprawdzić. Spróbuj. Pierdolę, nie próbuję tego. No Nadol, weź, ty się na tym znasz. No dobra. Wziął kubek i nalał do niego złotego płynu. Spróbował, zrobił oczy jak 5 złotych, spojrzał na mnie i szepnął: udało się. Musimy jechać do Gdyni natychmiast. Zrobię tego więcej, przyda się. Nie pozostało nam nic innego jak wracać do mnie. Jesteśmy już w Poznaniu. Nieoczekiwanie napotykamy blokadę drogową złożoną z kilku samochodów. Nagle z bocznych uliczek wybiegają zombie i krzyczą: doskonale wiecie co. Kustosz! Jesteśmy w dupie. Nawet nie mamy się czym bronić. Zaczynamy przeszukiwać wszystkie schowki i luki w Cinquecento. Po chwili Nadol pyta: ej, a do czego służy ten przycisk? Nagle auto całe zaczęło się trząść. Bazuka wyskoczyła z maski i nastąpił strzał. Po wystrzale wszystkie samochody rozlatują się na boki. Podskoczyliśmy na 2 metry wysokości i mieliśmy uczucie, że zawisnęliśmy w powietrzu. Wyjrzałem przez szybę i okazało się, że samochód posiadał zawieszenie a la Monster Truck. Niezłe to zięby auto. Ma rozmach, skurwysyn. No, teraz możemy jeździć. Po przejechaniu całej Polski i kilkudziesięciu tysięcy zombiaków docieramy do Gdyni. Zebraliśmy się na skwerze Kościuszki. Załatwiłem od ziomka wielką cysternę z wodą, do której wrzuciłem niezbędny eliksir kustoszowy. Myślałem, że energia rozsadzi całą cysternę, ale na szczęście wszystko się udało. Pozostało tylko jedno. Mamy kustosza! Momentalnie zaczęły na nas lecieć całe masy ludzi opętanych, zagubionych, pogrążonych w rozpaczy zombie, które żądają tylko tego magicznego napoju. Pompa gotowa, cel, pal!
Z węża strażackiego podłączonego do cysterny zaczęła tryskać złota ciecz, która była dawno niewidzianą ambrozją, aż zalała cały tłum. Cysterna stała już pusta. Tysiące zombie zaczęło wracać do swojej pierwotnej formy. Ludzie wstawali z ziemi i pytali się, co się stało. A że jestem papajem, to wszedłem na cysternę i zacząłem krzyczeć: Kustosz jabłkowy wystawił nas na próbę! Przeszliśmy naprawdę ciężkie czasy! Jabłkowa ambrozja tymczasowo przestała istnieć i zmieniliście się w bezduszne potwory! Żądne tego napoju! Ale ja wraz z Nadolem zdaliśmy tę próbę! A teraz posyłam was, kochani! Wszyscy wierzący w Kustosza! Zaprawdę powiadam wam! Każdy z was musi wziąć co najmniej 5 litrów tego pięknego browaru i poczęstować wszystkich zombie, aby się nawrócili i powrócili do pierwotnej formy! Wierzę w was, kochani! Po chwili dołączył do mnie Nadol i zaśpiewał: Idźcie w pokoju, kustosza! Browarom niech będą dzięki! Mijają 2 tygodnie. Dzięki waszej miksturze tworzenia kustosza jabłkowego wszystkie fabryki mogą ponownie wznowić produkcję. Wstałem z łóżka około południa i włączyłem telewizję. Wszystko wróciło do normy. Polska wróciła do poprzedniego stanu. Ty razem z Nadolem otrzymujecie od imperatora cesarstwa polskiego Andrzeja Dudy... Tak, Duduś jest tak zajebisty, że rządzi po dziś dzień. Złoty medal za zasługi względem państwa. Mieliście dostatecznie tyle pieniędzy, aby zapłacić za remont wszystkich zniszczonych budynków. Obywatele mają was za bogów, a kustosz jabłkowy przygarnia do siebie coraz więcej zagranicznych inwestorów. Zielona puszka, która przeżyła z nami wiele przygód, wróciła na swoje miejsce. A na puszkach, zgodnie z obietnicą, widnieje znaczek z napisem: Polecam, Ewa Wachowicz. Ale i tak Apple nas wykupiło, bo jeszcze byśmy zaczęli dystrybuować lepiej sprzedające się jabłuszka. Siema, jak mogliście zauważyć, gościliśmy chronologicznie Łukasza, Mateusza Spysińskiego i Story Lektora, czyli Zięby. Zapraszam na ich wszystkich kanały, świetni goście. No i dziękuję patronom, że wpłacacie mi pieniążki, to tutaj teraz plansza się pokazuje. Strzała pokazuje. Strzała. Kto by pomyślał, że przez jeden browar tyle rzeczy się wydarzy? Od przejęcia kontroli nad sprzedażą kustoszy jabłkowych, przez ustanowienie religii i stworzenie konkretnej kultury, do ocalenia świata przed apokalipsą zombie. Ale okazuje się, że to całe zamieszanie wokół kustosza to dopiero początek. Witam cię w roku 2048. Nadal nie ma latających samochodów, nie zasiedliliśmy Marsa, ani Polska nie poleciała w kosmos. Spokojnie, pracujemy nad tym. Dzięki ogromnym przychodom z biznesu stworzyłeś ogromny ośrodek high-tech, którego właścicielem jest twoja własna firma – Kustosz Corporation. Najlepsi naukowcy z całego świata pracują nad stworzeniem kosmicznej floty, czy też lekarstwem na wszelkie możliwe choroby. Wszystko to finansowane z twojej kieszeni. Twoja organizacja ma ogromne wpływy w całej Europie. Posiadasz ogromną armię, kustosz armii, uzbrojoną w innowacyjne pancerze zbudowane z puszek po kustoszach jabłkowych. Unikalna technologia uczyniła metal z puszki praktycznie niezniszczalnym, dlatego masz znaczną przewagę. Wraz z Nadolem, wiceprezesem organizacji, postanowiliście dokonać zamachu stanu. Rozsiadacie się wygodnie przy panelu dowodzenia, oglądacie jak flota helikopterów zmierza w stronę pałacu prezydenckiego. Żołnierze w jasnozielonych zbrojach ustawiają się przed drzwiami i oknami. Oddziały w gotowości. Wkroczyć. Natychmiast wybito wszystkie okna, jednostki wbiegają do środka, zabijając każdego po drodze. Prezydent zostaje porwany, wraz z twoimi ludźmi leci helikopterem do twojej siedziby. Akcja zakończona powodzeniem. Otrzymujecie pytanie. Co z budynkiem Sejmu? Patrzysz na Nadola, a on zdecydowanie nakazuje. Wysadzić. Po chwili widzisz, jak myśliwce, wystrzeliwszy rakiety, równają Sejm z ziemią. Do waszego gabinetu wkracza głowa państwa zakuta w kajdany, otoczona ludźmi z oddziału kustosz armii. Jak tam, ziomuś? Fajnie się rządziło? Jakie rządziło? Wypuśćcie mnie! O, nie. Myślisz, że to wszystko,
co ja sam stworzyłem, nie ma teraz zostać wynagrodzone? Coś nam się od życia należy. Teraz my przejmujemy pałeczkę, o twoim zaginięciu nikt nie usłyszy. Jesteś potworem. Ze skromnością odpowiedziałem. Wiem. Dobijasz już 50, masz cudowną żonę. Prawdziwe 9/10. Nazywa się Anastazja Kremówkowa. Kiedy żeniłeś się z nią kilkanaście lat temu, okazało się, że jest córką prezydenta Rosji. Dlatego utrzymujecie sojusz między państwami. Owocem waszego związku jest obecnie 15-letni syn. Nazwałeś go Zygfryd, bo niebo i ziemia podpowiadały ci, że mniejszym przegrywem niż ty w jego wieku to on nie będzie. Kiedy usłyszał o tym, że jego własny ojciec przejął władzę, uciekł z domu i nie słyszałem o nim nic a nic. Nawet śledczy nie meldowali o jego poczynaniach. Wprowadzasz dyktaturę. Po uzgodnieniu z Rosjanami siłą przejmujesz Białoruś i Ukrainę, a Litwa ze strachu przed atakiem przyłącza się do twojego terytorium. Unia Europejska nie może z tym nic zrobić, bo już nie istnieje. Mokry sen Korwina się spełnił. Tak naprawdę rozpadła się, ponieważ napływ uchodźców spowodował istny chaos na terenie zachodniej Europy, a komisja została zamordowana. Tylko twoje państwo nie przestrzegało chorej polityki i otwartych drzwi. Zmieniasz nazwę państwa na Cesarstwo Polskiego Kustosza Jabłkowego. Kustosz Jabłkowy to oficjalna waluta kraju. KJP, Kustosz Jabłkowy Polski. Browar ten jest podstawą gospodarki cesarstwa. Rząd niszczy wszystkie fabryki, żeby na ich miejscu postawić sady jabłkowe. Już nie będzie akcji w stylu, a kurwa, mnie te jabłka sąsiada to prima sor, kurwa, nie za kwaśne, nie za słodnie, o kurwa, ale kurwa, jakie dobre. Zakradziesz jabłka od sąsiada, jest kara śmierci. Nie zamierzam tolerować takich zachowań. Jakiś czas temu twoi naukowcy dokonali równie niebezpiecznego, co znakomitego odkrycia. Kiedy opracowywano technologię ulepszenia smaku jabłka w zielonej ambrozji, nagle nastąpiła awaria i zabrakło prądu. Pomyślałem sobie, idiotyzm, mamy połowę XXI wieku, a w ośrodku high-tech mojej korporacji nie ma prądu. Skandal. Ale miałem na to radę. Mam nadzieję, że nie wyrzuciliście agregatów prądotwórczych na złom. Nie, szefie, wystarczy nalać ropy. Przypadek chciał, że było ciemno, a nie mieliśmy żadnych źródeł światła. Jeden z naukowców szukał zbiornika z paliwem po omacku, nalał płyn i odpalił agregat. Prąd powrócił i spojrzeliśmy na pracownika z przerażeniem. Trzymał w ręku zbiornik kustosza jabłkowego. Natychmiast nakazałem rozpoczęcie testów nad nowym paliwem. Wyniki testu były szokujące. Po nalaniu złotego płynu do baku samochodu pojazd wykazywał większą wydajność, a obroty wchodziły wolniej, co pozwoliło na osiągnięcie większej prędkości. Dałem twórcy tego niesamowitego odkrycia dożywotni urlop płatny. Dodatkowo zapewniłem utrzymanie dla jego potomstwa. Hojny ja. Tak, bardzo. Na oficjalnym bankiecie Kustosz Corporation razem z Nadolem popijając Prosecco rozmawiałem z pracownikami na temat ich przyszłości. Niespodziewanie jeden z kierowników produkcji poprosił o uwagę, a na wielkim ekranie będącym na wschodniej ścianie sali pojawiło się nagranie z dzisiejszego wydania wiadomości. Mamy 20 lipca 2048 roku. Witam państwa i zapraszam na wiadomości. Fenomenalne osiągnięcie Kustosz Corporation. Naukowcy przyczynili się do niesamowitego odkrycia. Według rezultatów badań kustosz jabłkowy okazał się znakomitą alternatywą dla ropy naftowej. Zwiększa osiągi i jest o wiele bardziej kaloryczna. Tak, to prawda. Kustosz jabłkowy posiada większe wartości energetyczne od ropy. Cała sala na moment zamarła, a w mojej głowie pojawiły się mroczne myśli. Kustosz jabłkowy posiada większe wartości energetyczne od ropy. Kustosz jabłkowy lepszy od ropy. Lepszy od ropy. Od ropy. Ropy. Wszyscy nagle zaczęli bić brawa i gratulować kolejnego sukcesu mojej firmy. Ja jednak czułem w duszy, że szykuje się coś niedobrego. Nagle na salę wchodzi gościu z kartonem kustoszy. Spojrzałem na Nadolę ze zdziwieniem. Ten wzruszył ramionami, oznajmiając, że nic nie wie o dostawie. Nieoczekiwanie słychać krzyk: chwała wielkiej Polsce! I następuje wybuch. Ten karton to była pierdolona bomba. Następuje panika. Na salę wbiegają buntownicy z karabinami i zaczynają strzelać. Natychmiast uciekliśmy do bunkru znajdującego się pod salą. Oglądaliśmy ekrany, na których był widok z monitoringu na sali. Totalna rozpierducha. Powoli traciliśmy sygnał z każdej kamery. Został widok z ostatniej.
Widziałem, jak człowiek w masce krzyczy w naszą stronę. Kwidzio, twoja tyrania dobiegnie końca. Po czym roztrzaskał kamerę kolbą karabinu. Myślałem, że rebelia jest jedynym problemem, ale otrzymałem telefon. Tu oddział Szczecin. Nasi szpiedzy zaobserwowali wojska USA zmierzające w naszym kierunku. Podobno stacjonowały w Berlinie i teraz chcą wykorzystać bunt w kraju, aby przejąć zapasy kustosza jabłkowego i wykraść nasze technologie. Kurwa mać. Za każdym razem, kiedy jakiś zjeb krzyknie ropa, od razu wbija jakiś Amerykaniec. Rozkazuje: rozpośnijcie obronę zachodniej granicy. Nie pozwólcie im przekroczyć naszej granicy nawet o krok. Natychmiast puściłem komunikat do reszty. Przeszukajcie każdy kąt, każde mieszkanie, przesłuchajcie każdego człowieka. Jeżeli wyczujecie u kogokolwiek spisek, rozstrzelać. Czy to na pewno słuszna decyzja? I wy się śmiecie nazywać żołnierzami? Rozkaz! Tak jest, bez odbioru. Wojna z buntownikami i obrona granicy toczyły się miesiącami. Otrzymałem meldunki, że nic nie znaleziono w mieszkaniach, a rebelianci zostali w większości wybici. Nie spowodowali większych strat, jednakże poinformowano mnie, że odkryto główny obóz rebeliantów, który jest nazywany zlotem Furasów, pod pretekstem zmylenia wroga i organizowany jest w Wadowicach. Nie mogłem przegapić takiej okazji, mogłem wyeliminować problem buntu i rozpocząć kontrofensywę na zachód. Osobiście wszedłem do helikoptera i wylecieliśmy z hangarów w stronę Wadowic. Dotarliśmy do opuszczonej fabryki kremówek, podobno jest tam serce całego zamieszania. Wbić tam z zaskoczenia, zabić wszystkich oprócz przywódcy, przyprowadzić go do mnie. Czekałem z dobrą godzinę w helikopterze. Wkurwiony wyczerpaniem się paczki yerba mate obserwowałem fabrykę. Dużo błysków, krzyków ofiar, przesłuchań. Szefie, fabryka oczyszczona. Przywódca chce się widzieć w fabryce. Nie zamierza negocjować w helikopterze. Zaraz będę, przyprowadźcie po mnie ludzi. Żołnierze prowadzili mnie przez ogromne hale produkcyjne, aż dotarłem do przywódcy, który miał worek na głowie. Zdziwiłem się bardzo, rozkazałem zdjąć worek. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Zygfryd? Co ty tu kurwa robisz? A co myślałeś, że będę sobie patrzył, jak niszczysz ten kraj? Polska zawsze była Polską, a ty niszczysz naszą historię, kulturę, nasze wartości. Dzięki kustoszowi gospodarka wypierdoliła wysoko w górę. Czemu naruszasz porządek? Przez tę potęgę, którą stworzyłeś, totalnie ci odbiło, ale Amerykanie pomogli mi wzniecić powstanie. Miałem nadzieję na to, że obalimy twoją chorą wizję. I kitrasz się miesiącami w opuszczonej fabryce? Serio? To i tak nie ma znaczenia. Będzie to idealne miejsce twojej śmierci. Nikt o tym się nie dowie. Jak to moja śmierć? Każ im mnie rozwiązać. Stoczymy walkę o korporację na śmierć i życie. Przecież ty nawet buta zawiązać nie potrafisz. Synek spojrzał na buty z rzepami. Rozwiązać go, zostawcie to nam. Żołnierze stanęli przy ścianach, żeby obserwować akcję. Czas to rozstrzygnąć. Ruszyliśmy na siebie. Młody uczynił dosyć duże postępy w tych buntownikach. Dosyć dobrze walczy. Nie tak dobrze jak ja. Biliśmy się jak równy z równym. Cios za ciosem, ale mimo to miałem drobną przewagę, bo znałem słabe punkty mojego syna. W końcu kopnąłem go z półobrotu. Odskoczył na 2 metry. Wstał. Ty jeszcze żyjesz? Ty jeszcze nie wiesz, że jestem maszyną. W moich żyłach tętni kustosz. Wyciągnął z kieszeni zieloną puszkę. Otworzył ją i zaczął pić. Kiedy pił złoty płyn, jego mięśnie zaczynały się rozrastać. Wkrótce wszystko odzyskam. Ty obłudny głupcze. Strzeliłem mu prosto w serce. Nie kłamał. Z jego piersi zaczęło lecieć piwo. Zacząłem biegać wokół niego. Domyśliłem się, że to nie pomaga, bo on nie potrzebuje tlenu, tylko kustosza. Jeszcze raz rzuciłem się na niego. Tym razem ja go zacząłem układać. Przyjmował stopniowo każdy cios. W pewnej chwili rozciąłem Zygfrydowi łuk brwiowy. Kustosz zaczął lecieć mu do oczu. Odrzucił mnie i wił się w agonii. Tu jest moja szansa. Wyjąłem paczkę kustosza z jego kieszeni, po czym krzyknąłem: twoje iluzje zwycięstwa kończą się właśnie teraz. I wbiłem ją w pompę zastępującą jego serce. Usłyszałem jego ostatnie słowa. Sprawiedliwość cię dosięgnie. Wstałem i spojrzałem na ciało leżące na podłodze. Ledwo dysząc pomyślałem: nie zasługiwałeś na bycie moim synem. Szefie, otrzymaliśmy informację, że rebelianci ukryci w fabryce byli najlepszymi jednostkami wroga, którzy byli szpiegami USA. Możemy to wykorzystać, żeby obniżyć morale przeciwnika. Wysłać Amerykanom zdjęcie martwego przywódcy rebeliantów. A tymczasem wracamy do siedziby.
Odlecieliśmy do głównego budynku Kustosz Corporation. Ból mnie rozsadzał od środka. Zdradził mnie mój własny syn. Co ja pierdolę, ja nie mam już syna, nigdy nie miałem. Nadal czekał w drzwiach. Jak tam, mordziaty? Nie wkurwiaj mnie. Do gabinetu! Po kilku tygodniach wojska USA poddały się. Cofały się aż do Francji, aby zaczekać, aż przypłyną po nich transportowce. Nie mogłem pozwolić, aby ktokolwiek wrócił do domu, aby poinformować o sytuacji w cesarstwie. Myśliwce mają zniszczyć transportowce, natychmiast zebrać wojska. Nadal, lecimy na podbój USA. Morto, o czym ty mówisz? Ten, kto ze mną zadziera, musi za to zapłacić. Nikt nie będzie mnie szpiegował. Nikt nie będzie kraść mojej technologii. Nikt nie będzie atakował mojej ojczyzny. Stary, zaczynasz mieć manię wielkości i powinieneś... Dosyć! Prezydent USA niedługo będzie mi pucować buty! Odwróciłem się w stronę żołnierzy, którzy przestraszeni stali przy drzwiach wyjściowych. Zlikwidować uciekinierów. Żadnych jeńców. Zasalutowali i wyszli. Czułem się jak jebany Aleksander Macedoński. Wiedziałem, że żołnierze z technologią o wiele lepszą niż reszta Europy przejedzie po innych krajach jak walec. To była tylko kwestia czasu, aż dorwę tych sukinsynów. Rok 2050. Cała Europa pada u twych stóp. Wszyscy uchodźcy, którzy nie chcieli wierzyć w Kustosza, zostali wysłani na Sybir. Dziękuję, kochanie, za pomysł. A jednostki wroga zlikwidowane. Szykowaliśmy się do podbicia Stanów Zjednoczonych. Razem z Nadolem staliśmy nad mapą USA. No to Kwidziu, powiedz mi, jak ty to widzisz? Obstawiam, że jeżeli mamy zdobyć Stany Zjednoczone, musimy podbić Waszyngton. Dlaczego? Jeżeli reszta kraju się dowie, że złamaliśmy wszystkie zabezpieczenia w Białym Domu, zrozumieją, że nie warto do nas skakać i przyłączą się do nas. To będzie prostsze niż myślisz. To opowiadaj, jak robimy z Waszyngtonem. Zakładając, że mamy łamacze kodów, a prezydent będzie się krył w swoim schronie 50 metrów pod ziemią, musimy się włamać do pokoju strażników, albo uśpić strażnika, albo zhakować monitoring. O, to ciekawe. Popatrz, co ostatnio opracowałem z twoimi ludźmi. Rzucił teczkę z tytułem Hackback 01 na stół. Spojrzałem do środka. Jego celem jest włamanie się przez wentylację do serwerowni i przeciążenie całego systemu. Wtedy śmiało można wkroczyć. Żołnierze załatwią sprawę, a my zjedziemy w dół. Wprost do pokoiku prezydenta. Jak ustaliliśmy, tak zrobiliśmy. Myśliwce zniszczyły obronę przeciwlotniczą, przez co ogromna armia wylądowała przed Białym Domem. Jeden z generałów powiedział: radzę państwu zaczekać, aż wszystko się zakończy. Damy znać, jak będzie można zejść do schronu. Nie mamy wyboru. No dobrze, Nadal, odpalaj robaka. Włączył robocika wielkości robaka, po czym chwycił za pilota i zaczął nim sterować. Po 15 minutach szukania serwerowni wyłączył monitoring. Żołnierze zaczęli ostrzał. Obrońca bronił się dzielnie, ale nie potrafili się przeciwstawić niezniszczalnym pancerzom. Melduje, oczyszczono Biały Dom. Można bez obaw wkroczyć. Proszę po wejściu iść prosto, będzie tam czekać nasz towarzysz. Zaprowadzi was do windy. Weszliśmy do środka. Bardzo ładna, elegancka budowla. Szkoda, że uszkodzona po wystrzelonych kulach. Stajemy przed windą, używszy łamacza kodów, otworzyliśmy windę. Proszę się schować za nami. Prawdopodobnie będziemy musieli zabić resztę jego ochrony. Zjechaliśmy na dół. Zjazd trwał dobre 10 minut. Po głośnym shelter drzwi się otworzyły, a ochroniarze prezydenta otworzyli ogień. Nie stanowiło to problemu dla mojego oddziału. Wystrzelali ich jak kaczki. Stanęliśmy przy biurku, przy którym siedział prezydent. Jesteś otoczony. Już nikt ci nie pomoże. Uśmiechnij się do kamery i włącz telewizję. Przerażony włączył telewizję. Pokazano kanał z naszego kraju, nadawano transmisję. Widniałem na nim ja, Nadal i prezydent, który patrzył się w telewizor, a pod tym wszystkim napis: atak na prezydenta USA. Stany Zjednoczone zdobyte. Czego chcecie? Dlaczego zaatakowałeś nasz kraj? Ja nic nie wiem o ataku. Nadal strzelił mu liścia. Gadaj, ja wiem, że wiesz. Czemu chciałeś nam zabrać Kustosza? Czemu zawsze się czepiacie o tę jebaną ropę naftową? Jaka ropa? My nie atakowaliśmy was, by zabrać Kustosza. W takim razie po co?
Nasi naukowcy szukali metalu, który jest twardszy niż ten, z których robicie pancerze. I odkryto cyklonit, niezwykły metal o nadzwyczajnych właściwościach. Ale u nas był on w znikomej ilości. Jeden z naszych szpiegów doniósł, że metal ten jest w ogromnej ilości na terenie waszego państwa, szczególnie w okolicach Oświęcimia. Nie mogliśmy zmarnować takiej okazji, no cóż. Zagraliście i przegraliście. Powtarza się sytuacja sprzed 2 lat. Znowu stoję nad ówczesnym władcą kraju. Znowu władca zdaje się na moją łaskę. Teraz my przejmujemy pałeczkę. To samo mówiłem naszemu prezydentowi 2 lata temu. Powiedz do kamery, żeby wszyscy mieszkańcy USA podporządkowali się nam. Spojrzał się smutny w kamerę. Tak niech się stanie. 2 miesiące później. Pewnego pięknego wieczoru wszedłem z Nadolem na Giewont. Po zjedzeniu porządnej porcji knedliczków i wypiciu 4-paka kustosza jabłkowego wstaliśmy i spojrzeliśmy na otaczający nas krajobraz. Nadol stał ze łzami w oczach. Ziomek, co jest? Wyobrażasz sobie, że wszystko to, co nas teraz otacza, to co widzimy na naszych oczach, należy do nas? Rządzimy Stanami, całą Europą. To wszystko jest kurwa nasze. A wiesz, gdzie ma granicę cesarstwo polskiego kustosza? Nie wiem. Gdzie chcę? I tak oto wyruszyliśmy w podróż życia. Jeszcze 5 lat temu byliśmy przybici do jednego miejsca, ale te wydarzenia całkowicie zmieniły nasze życie. Czasami dobija mnie nostalgia i zastanawiam się, co by było, gdybyśmy się nie zbuntowali, Biedronce. Idź za marzeniami, nawet jeśli to najtrudniejsza ze wszystkich możliwych dróg. Nie ma wiele do stracenia, a zawsze może się udać. Siema, jeśli podobała wam się ta pasta, to nie zapomnijcie zajrzeć na kanały osób, które przyczyniły się do jej stworzenia, czyli Pastora, który napisał tę pastę, a sam prowadzi kanał, na którym czyta pastę i to nie te co ja, więc macie u niego jeszcze więcej kontentu. Oraz Mateusza Spysińskiego, który jest naszym genialnym lektorem wiadomości, a u siebie na kanale jest najlepszym komentariuszem w tym kraju, więc również polecam. Do widzenia. A no i jeszcze Kryszynek, który zrobił tę prześwietną grafikę. To też polecam. Nazywam się Anastazja Kramowkowa. Urodziłam się 6 września 2008 roku w Moskwie. Moja matka zmarła 4 dni po moich narodzinach. Całe moje życie wychowywał mnie ojciec. Obecnie pracuję jako dziennikarka w jednej z miejscowych stacji telewizyjnych. Postanowiłam podzielić się z wami fragmentami mojego pamiętnika, ponieważ uważałam, że po całym zamieszaniu wokół kustosza notatki te powinny ujrzeć światło dzienne. Zacznę od tego, jak to się stało, że zostałam żoną samego prezesa Kustosz Corporation w Polsce. Maj 2029. Myślałam, że będzie to kolejny monotonny miesiąc w moim nudnym życiu jako dziennikarka. Pomimo wysoko ustawionej pozycji w rządzie rosyjskim mojego taty, nie czułam żadnej wyższości nad resztą społeczeństwa. Czułam się jak każdy przeciętny obywatel Rosji. Ojciec zawsze mi mówił, że na wszystko muszę zapracować sobie sama. Ale pewnego dnia dostałam od szefa niecodzienne zlecenie. Otrzymałam zadanie przeprowadzenia wywiadu z bohaterami Polski, którzy ocalili świat przed apokalipsą zombie. Krystianem K. i Jakubem N. Przeleciałam z ekipą samolotem do Gdyni. Miałam możliwość zasmakować trochę wolności. Jeśli chodzi o internet, miałam znacznie większą swobodę niż kiedykolwiek. Przybyliśmy do Sea Tower, po czym weszliśmy do windy i jechaliśmy na najwyższe piętro. Do apartamentu, gdzie przebywali faceci, z którymi miałam przeprowadzić wywiad. Czułam niesamowity stres. Nigdy nie miałam możliwości rozmowy z kimś niezwykłym. Niezwykłym przynajmniej dla kraju, w którym ta osoba żyje, ale ma szacunek i uznanie na arenie międzynarodowej. Weszliśmy do apartamentu. Przywitano nas z niesamowitą życzliwością. Rozpoczęliśmy rozmowę. Panowie zwracali mi szczególną uwagę. Jeszcze nigdy nie miałam takiej sytuacji w mojej karierze zawodowej. Moją uwagę natomiast przykuł Krystian. Na stresujące pytania, rozważania odnośnie jego dalszej przyszłości odpowiadał bez żadnych przeszkód. Mówił tak, jakby żył chwilą i podchodził do wszystkiego na totalnym luzie.
Opowiadał zwięźle o wszystkim, co robił, dopóki nie zdominował rynku jednym browarem, który był rzekomo ambrozją, a jego zdanie popierała cała Polska. Na koniec podziękowaliśmy i kierowaliśmy się w stronę wyjścia, ale zatrzymano nas. Panowie zadali pytanie, czy mogą otrzymać ode mnie numer telefonu, aby informować ich, kiedy do telewizji wejdzie materiał z tamtego dnia. Podałam go i zapisałam w notatniku, aby ich informować na bieżąco. Krystian mrugnął do mnie okiem. Nie zignorowałam tego, choć zwykle robiłam to w takich momentach. Marzec 2030. Nastał wyjątkowy dzień dla mojego ojca. Stałam się córką samego prezydenta Rosji. Uzyskał aż 70% poparcia, przez co został nim od razu w pierwszej turze wyborów. Tata zorganizował przyjęcie z tej okazji, bardzo eleganckie. Były na nim najważniejsze osoby w państwie. O dziwo, był tam również Krystian. Podeszłam do niego i zapytałam, co tutaj robi. Przecież nie jest związany z moim ojcem żadnym układem. Odparł, że grubo się mylę, ponieważ przekonał do kustosza jabłkowego samych Rosjan i wykonuje regularne dostawy. Coś mówił o popitce do wózki, ale nie zgłębiałam się zbytnio w ten temat. Powiedział mi, że browar ten spodobał się bardzo mojemu ojcu, przez co ma z nim dosyć bliski kontakt. Poczęstował mnie jedną puszką, zapewniał, że nie pożałuje. Nie zawiodłam się. Jedno z lepszych piw, jakie piłam. Zapytał się mnie, czy nie chce iść ze mną na papierosa. Odpowiedziałam, że nie palę, ale z chęcią dotrzymam mu towarzystwa. Głupi palacze będą mieli raka. Przez resztę balu siedzieliśmy na balkonie. Ja popijałam złoty płyn z zielonej puszki, a on opowiadał mi wszystkie historie, jak na początku był zwykłym chłopcem ze wsi. Był praktycznie nikim. Na studiach szukał ostatnich sztuk browaru w całym Gdańsku. A potem jak rozkręcał wielki biznes z nim związany. Czułam się cudownie, jakbym rozmawiała z przyjacielem. Od tego momentu utrzymywałam z nim kontakt codziennie i w miarę możliwości odwiedzał mnie. Jego widok w naszym domu cieszył również mojego ojca. Miałam przeczucie, że szykuje się coś więcej. Czerwiec 2031. Dostałam telefon od Krystiana z zapytaniem, czy mam ochotę spędzić z nim trochę czasu. Przyleciałby po mnie samolotem i przenocował u niego w Gdyni. Zgodziłam się. Wzięłam urlop i przez 2 tygodnie przebywałam w Polsce. Muszę się przyznać, że on sam w sobie jest naprawdę kochanym mężczyzną. Z każdym dniem, kiedy rozmawiałam z nim siedząc w restauracjach czy przebywając na kręglach, czułam, że jest między nami niesamowita więź. Ostatniego dnia, kiedy miałam lecieć z powrotem do domu, zrobił mi niesamowitą niespodziankę. Na lotnisku czekał na mnie tłum ludzi, którzy śpiewali mi romantyczne piosenki. Każdy z nich trzymał w ręku róże. Po ostatniej piosence ludzie otoczyli mnie, a z tłumu wyszedł Krystian. Klęknął i powiedział, że chce ze mną spędzić resztę życia. Uważał mnie za wyjątkową kobietę. Wzruszona zgodziłam się, to był jeden z najpiękniejszych momentów mojego życia. Październik 2032. Przeprowadziłam się do Polski, do mieszkania mojego narzeczonego. Chciałam znaleźć sobie pracę, ale za każdym razem on mnie powstrzymywał, mówiąc, że ma pieniądze dla nas dwojga, także mogę się powstrzymywać. Nie odpowiadało mi to, ponieważ trzymałam się tego, że mam na wszystko pracować sama, ale za bardzo go kochałam, aby mu się sprzeciwić. Naprawdę chciał dla mnie jak najlepiej. Luty 2033. Stało się. Ja i Krystian pobraliśmy się. Wesele odbyło się w Barcelonie, jego ulubionym mieście. Oboje byliśmy bardzo szczęśliwi, tak samo jak mój ojciec, który uważał, że dokonałam słusznego wyboru. Powiedział, że gdyby cokolwiek się stało, mamy go informować, a udzieli jakiegokolwiek wsparcia. Cieszyło mnie bardzo, że nie miałam żadnych problemów. Spędziliśmy upojną noc poślubną, a następnego dnia siedziałam na plaży w jego ramionach. Czułam się wspaniale. Kilka dni później poinformowałam męża, że zostanie ojcem. Pierwszy raz widziałam, jak płakał ze szczęścia. 21 listopada 2033. Na świat przybył nasz syn. Krystian nazwał go Zygfryd. Nie mam bladego pojęcia czemu. Poprosił mnie, abym mu zaufała. Jeszcze nigdy mnie nie rozczarował. Zrozumiałam go.
Maj 2036. Krystian poświęcał mi znacznie mniej czasu, niż zwykł robić to wcześniej. Zmartwiłam się tym faktem. Cały czas przebywał w swoim gabinecie. Podobno pracował nad jakimś projektem. Wkurzyłam się. Weszłam do niego i pokłóciłam się z nim. Pytałam, co on sobie myśli. Czy wszystko się wypaliło? On mówił, że jest bardzo zajęty, ale przynajmniej będziemy mieli zapewnioną stabilną przyszłość dla siebie i następnych pokoleń. Krzyczałam na niego, że ostatnimi czasy w ogóle się dla niego nie liczę. Zdenerwowany przyparł mnie do ściany i zaczął mnie całować. Całując się, przemieszczaliśmy się po pomieszczeniu. Rozebraliśmy się do naga. On zrzucił wszystko z blatu stołu i położył mnie na nim. Nigdy nie przeżywałam tak namiętnego seksu. Nie zwracałam uwagi na to, że robił to, żebym dała mu spokój. Podobało mi się to. Przenieśliśmy się do sypialni. Spędziliśmy tam dobre 2 godziny. Najgorsze było to, że oboje nie mieliśmy dosyć. Rozdrapywałam mu plecy jeszcze bardziej, a on cały czas robił swoje. Kiedy już skończyliśmy, pocałował mnie i powiedział mi, że jeszcze nadejdzie ten czas, kiedy będę z niego dumna. I to wszystko, nad czym pracuję, robi wyłącznie z troską o swój kraj. Kraj, w którym mieszkałam również ja. Wyszedł. Czerwiec 2040. Mój mąż zorganizował bankiet z nie wiadomo jakiego powodu. Nie chciał mi zdradzić szczegółów. Mimo to bawiliśmy się doskonale, poznałam wielu znajomych związanych z biznesem męża, w tym pana Jakuba. Prosił, aby mówić do niego na dół. Kilka dni później Krystian zawiózł mnie do ogromnego ośrodka high-tech na Śląsku. Oprowadzał mnie po każdym budynku. Oglądałam, jak naukowcy solidnie przykładali się do swojej pracy. Zapytałam, o co chodzi i czemu mnie oprowadza po tym ośrodku. Przyprowadził mnie pod ogromną tablicę odsłoniętą w połowie z napisem Kustosz Corporation. Nie rozumiałam, o co mu chodzi. Następnie odsłonił resztę tablicy. Było na niej napisane Kustosz Corporation, Krystian K. and Anastazja K. Odrzekł mi, tutaj jeszcze wiele rzeczy się wydarzy, kochanie. 2048 rok. Marzec. Nie spodziewałam się, że przez te kilka lat korporacja się rozwinie tak mocno, że ludzie słyszą o niej w całym kraju. Innowacyjne technologie to była już codzienność. Miałam zapewnioną ochronę. Mąż dysponował ogromną armią. Miał wpływy w całej Europie. Ostatnimi czasy zaczął się zachowywać dziwnie. Czuł niedosyt z tego wszystkiego, co posiada. Nie pomagało nawet to, że próbowałam zaspokoić wszystkie jego fantazje seksualne. Mówił mi, że to nie to. Po opracowaniu niezniszczalnego pancerza z puszek po kustoszach powiedział mi, że znika na kilka dni. Kocha mnie najmocniej na świecie i wróci, tylko musi odebrać to, co mu się należy. Zostałam z synem w domu. Kilka dni później. Mąż jeszcze nie wrócił. Za każdym razem, gdy dzwoniłam, odrzucał połączenie i wysyłał SMS-y, że jest już bliski celu i niedługo wróci. Dostałam telefon od ojca. Poprosiłam, bym włączyła telewizję. Nie mogłam uwierzyć w to, co widzę. Armia mojego męża dokonała zamachu na prezydenta i zniszczyła Sejm. Kiedy wrócił do domu sfrustrowana, zapytałam, co najlepszego zrobił. Odpowiedział mi, że odzyskuje to, co mu się należało w zamian za zasługi względem kraju. Kwiecień 2048. Krystian przejął władzę w państwie. Dokonał porządnej reformy infrastruktury. Zmienił walutę i nazwę państwa. Stałam się pierwszą damą cesarstwa Kustosza Jabłkowego. Ja pierdolę. Zadzwoniłam do ojca, aby mu o tym powiedzieć. Zmieszany tylko mi pogratulował i poprosił, abym była posłuszną żoną. Oglądałam z balkonu Gdańsk, kiedy do pokoju wszedł mój mąż. Już chciałam mu powiedzieć, że to, co robi z krajem, jest szalonym pomysłem, ale on tylko położył mi palec na ustach i powiedział: jesteś teraz najważniejszą kobietą w państwie. Nie tylko dla mnie. Niedługo nie będziesz miała chwili wytchnienia, a teraz idź do sypialni i rób to, co ci każę. Czułam się jak w jakimś pierdolonym greju. Prawie wcale nie miałam zdania, a mówił, że jestem dla niego najważniejsza. Tego dnia byłam traktowana jako niewolnica. Cały dzień spędziliśmy pieprząc się w sypialni.
Tak, dobrze powiedziałam. To nie było kochanie się. To było zwyczajne pieprzenie. Bez przerwy dawał mi klapsy, podduszał i krzyczał, że jest zwycięzcą i mam go słuchać, wykonywać jego rozkazy, jakbym miała umrzeć tego samego dnia. Pod koniec przywiązał mnie do łóżka, polewał mnie szampanem, pieścił i karmił mnie winogronami. Nie rozumiałam jego chorej wizji. Tęsknię za tym starym kwidziem, który nazywał mnie swoją malutką kremóweczką. Bardzo lubił to ciasto. Kilka dni później. Syn uciekł z domu pod nieobecność męża. Znalazłam w jego pokoju kartkę z napisem: nie mogę znieść tego, co ojciec robi mojej ojczyźnie. Uciekam, ale jestem pewien, że jeszcze tu wrócę. Trzymaj kciuki. Mam nadzieję, że wrócimy do starych czasów, kiedy Polska była Polską. To świat nasza zmusza nas do buntu. PZ. Nie pokazałam kartki mężowi. Czułam w duszy, że nie powinnam tego robić. Skończyłoby się to tragicznie. Lipiec 2048. Mąż poprosił mnie, abym została w domu, ponieważ mam odebrać ważny telefon do niego. Podobno z Chin, nie wiem w jakiej sprawie. Zostałam i czekałam. Krystian w tym samym czasie przybywał na bankiecie jego firmy. Podobno z powodu odkrycia alternatywy ropy naftowej. Siedziałam w kuchni, gdy nadeszła wiadomość z ostatniej chwili. Dokonano zamachu na wielkiego wodza cesarstwa na sali bankietowej. O dziwo, nie martwiłam się o niego w tym momencie. Następnego dnia przyjechał i powiedział do mnie, żebym się pakowała. Będę sekretarką w jego firmie. Będę przybywać w jego gabinecie i obserwowała, jak tworzy historię. Usłyszałam o buncie w kraju i nadchodzącej wojnie obronnej z USA. Całymi dniami siedziałam w gabinecie męża i odbierałam telefony, mówiąc, że mąż jest w delegacji i zadzwoni, kiedy wróci. Gdyby nie rozmowy z Nadolem, to nie wytrzymałabym napięcia. Następnego dnia widzę zdjęcie martwego syna. Zabił go jego własny ojciec. Był przywódcą rebeliantów. Nie mogłam nic na to poradzić. Kochałam go mimo wszystko. Nie wierzę w to, że to wszystko dzieje się w taki sposób. Drogą przemocy. Następnego dnia mój mąż przybył do gabinetu, zdenerwowany jak nigdy wcześniej. Krzyczał na wszystko i na wszystkich. Wydał rozkazy ataku na Stany Zjednoczone. Sierpień 2048. Otrzymuję informację od męża, że jest cały zdrów, tęskni za mną, ale nie może wracać, bo musi wyrównać rachunki. Kilka dni później widzę transmisję na żywo ze schronu prezydenta USA, na którym on sam poddaje się wielkiemu wodzowi cesarstwa polskiego kustosza jabłkowego. Zaczęłam bać się chorych wizji mojego męża. Podbił całą Europę. Teraz poddały mu się Stany Zjednoczone, światowa potęga. Opowiadał mi, że zamierza wyruszyć do Afryki. Mój mąż nie zobaczy tych notatek. Nie wiem, co mam powiedzieć o jego poczynaniach, ale zaczynam coraz bardziej obawiać się jego manii wielkości, o których wspominał mi Nadol. Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Kto wie, co siedzi w głowie mojego męża i do czego jest zdolny? Siema, tu Pasti. Lektorką naszej Anastazji Kremówkowej jest Kaviria Praxus, nasz live'owy robot kuchenny. Obczajcie sobie jej kanał, link w opisie, ma dwa bardzo śmieszne filmy, także polecam i pozdrawiam tego Allegrowicza. Czy ty oszalałeś do reszty? Ale o co ci chodzi, mordo? Ledwo co podbiłeś Stany w ramach zemsty, a teraz chcesz zająć całą Afrykę? Niedawno mówiłeś, że tam same dżungle i piasek. Nadol. Każdy mój pomysł uważasz za chory. No bo jest chory. I nie dajesz mi dokończyć. Daję ci dokończyć, po prostu i wcale ci nie przerywam. Daj mi w końcu powiedzieć to, co chcę ci wyjaśnić. A więc, wyobraź sobie, że nasze społeczeństwo niestety się starzeje. Ludzie nie będą żyć wiecznie, ponieważ jeszcze nie opracowaliśmy preparatu długowieczności. A z racji tego, że w Afryce jest głód, smród, ubóstwo i ogólne przeludnienie, możemy namówić ich na współpracę z naszą firmą. Wybudujemy im fabryki, w których będą pracować za niesamowicie niską cenę. Odtania siła robocza. I nikogo tu nie będziemy zabijać, raczej będziemy tu pacyfistami. Kwidziu, tej pacyfizm weź, bo jebne. Prędzej Sejm odbudujesz po 3 dniach, niż ty zostaniesz pacyfistą. 3 dni później przed nowym budynkiem Sejmu. Zamknij ryj, powiedział Nadol przy przecinaniu wstęgi.
Przygotowywaliśmy się do wyjazdu ze 2 tygodnie. Jeszcze Kremówka zapytała mnie w imieniu ojca, czy mogą wysłać razem z nami jeden oddział rosyjski w ramach szkolenia. No dobra, zgodziłem się. Jeżeli w jakiejś Rwandzie czy innym Kongo będą większe dymy, to będą nam pomagać. No i sru. Lecimy do naszej bazy na Saharze. Po analizie terenów wybieramy się na podbój. O kilku tygodniach pół Afryki było nasze. Do granic z Kongo i, o ironio, Demokratyczną Republiką Kongo mieliśmy tereny do budowy fabryk i zatrudnienia miejscowej ludności. Nie trzeba było ich długo namawiać. Wody mało, a płatność w kustoszach bardzo im się opłaca. Nadszedł jeden niewygodny moment. Etiopia. W życiu słyszałem wiele pierdół od Ceyronda, że chatki z gówna i napierdalanie się dzidami, ewentualnie kałachami, by bronić swoje kozy. Ale myślałem, że to fikcja, bo tyle past czytałem, że on to zbrodniarz wojenny, biedakowi buty zajebał, jeszcze szkalował komuchów jak się dało, a sam wcześniej tak naprawdę był ich zwolennikiem i wiernym kompanem. Ale tym razem nie kłamał. Faktycznie ich standardy w porównaniu z naszymi to niebo a ziemia, a tam faktycznie tańczyli z dzidami i wyprawiali jakieś swoje uga buga, uga buga. Woła Michał, oni się przestraszeni zbierają w kubkę i odwracają się w moją stronę. Wychodzę przed szereg i odrzucam broń do przodu, dając im do zrozumienia, że nie chcemy ich skrzywdzić. Oni się patrzą po sobie i wypychają jednego swojego przed tłum i tańczy ze swoją dzidą. Ja tam nic do niego nie mam, ale w pewnym momencie podszedł niebezpiecznie blisko i zaczął coś do nas pierdolić. Nagle padł strzał. Miejscowy padł na ziemię. Patrzymy się na niego zamurowani. My i ludzie z Etiopii. Janek Wiśniewski padł. Noż kurwa mać! Kto to mógł zrobić? Odwracam się w stronę, z której było słychać strzał. Kurwa mać! To Ruski! Czy nie wołałem, że macie zachować spokój? Coś ty odjebał! No... bo nas sprowokował. Podczas aneksji Krymu też tak gadaliście? Umiecie robić coś innego niż lać wódę w wasze zachlane mordy? Zdrastwuj pisz od wrzopu, tylko to potraficie, tak? Wypierdalać! Z tyłu było słychać jakieś krzyki i wołania, po czym wszyscy chwycili dzidy i ruszyli na nas. Prędko z Nadolem schowaliśmy się za wozem i oczekiwaliśmy na rozwój wypadków. Strzelanina trwała z kilka minut. Usłyszałem tylko krzyk. Przestańcie, przestańcie! Porozmawiajmy! Spojrzałem ukradkiem, a tam jeden facet ubrany w ludowy strój macha z białą flagą. Łatwo poszło. Zaprosiliśmy go do wozu. Jestem reprezentantem miejscowego ludu. Co was do nas sprowadza? Jesteśmy z Cesarstwa Kustosza Jabłkowego, ogromnego imperium z Europy. Chcieliśmy przekonać do siebie całą Afrykę, by ulepszyć gospodarkę na kontynencie i podwyższyć standardy życia. Wszystko drogą pokojową. Pokojową? Strzelaninę nazywacie drogą pokojową? To był wypadek. Żaden z naszych nie oddał strzału. Tak czy siak. Nie chcę więcej rozlewu krwi. Trzeba to załatwić inaczej. Macie jakiś pomysł? Możemy zorganizować turniej sztuk walki, na który mogą zapisać się ludzie na całym świecie. Imperium, z którego pochodzi zwycięzca, zdobędzie Afrykę i mieszkańców uczyni ludem sobie poddanym. Może być. Poinformujemy pozostałych, ale miejsce turnieju wyznaczamy my. 6 miesięcy później. Zebraliśmy się w moim gabinecie, aby omówić bieżące sprawy. Kwidzio, my nadal nie mamy naszego zawodnika, a zawody są za tydzień. Nie możemy się od tak wycofać. Mamy. Wyobraź sobie, że pracowałem nad takim samym projektem, co kiedyś mój syn. I oto jest. Przedstawiam ci Antka, kustoszowego cyborga. Drzwi gabinetu otworzyły się. Wszedł do niego facet na 2 metry wzrostu, cały w bliznach. Za każdym krokiem było słychać trybiki w jego ciele. Pracowaliśmy nad nim 3 miesiące. Pomógł nam właśnie Antek, jeden z pracowników, który był w naprawdę ciężkim stanie. Na szczęście eksperymenty udały się i teraz jest prawie że niepokonany. Zademonstruję. Odwróciłem się w stronę cyborga i z półobrotu kopnąłem go w głowę. Stał niewzruszony. Było słychać tylko głuchy dźwięk stali. Nie mam mowy, żebyśmy przegrali ten turniej. Tydzień później. Turniej zorganizowaliśmy w Warszawie. Wybudowano stadion z ogromną złotą puszką na dachu z napisem Kustosz, żeby nikt się nie zgubił w drodze na turniej. Na ring wszedł prowadzący i zaczął przemowę. Witamy na pierwszym międzynarodowym turnieju Kustosza Jabłkowego. Stawka turnieju jest ogromna, albowiem nagrodą za wygraną jest złota puszka Kustosza Jabłkowego o wartości 10 tysięcy kustoszy polskich. Dodatkowo, imperium, z którego pochodzi zwycięzca, przejmie kontrolę nad całą Afryką, więc warto się postarać. A teraz prezentuję zawodników.
Enrique Rodriguez, Latino Corp, Brazylia. John Dickens, Australand, Australia. Igor Dimitriev, Cesarstwo Rosji, Rosja. Spojrzałem na Nadola i powiedziałem, że z nim będą największe problemy. Chong Nesen, China Industries, Chiny. A teraz reprezentant Afryki. Afrykański młot. I on. Na niego wszyscy czekają. Reprezentant Kustosz Corporation, gospodarza turnieju. Antoni Anonimski. Kustosz Corporation. Kiedy wrzawa ucichła, kontynuował swoją wypowiedź. Z racji tego, że zapisało się 6 zawodników, ustalono, że w tej chwili zostanie wylosowanych 2 zawodników, którzy będą musieli opuścić ten turniej. Z nagrodą pocieszenia 1000 kustoszy jabłkowych polskich. A więc zaczynamy. Zapaliłem papierosa i z loży VIP obserwowałem losowanie. Byłem strasznie zestresowany. Głupio by było, gdyby gospodarz odpadł, nie stoczywszy żadnej walki. Uwaga, uwaga. Turniej muszą opuścić Chong Nesen i John Dickens. Jezu, co za ulga. Czas na pierwszą walkę półfinałów. Rosja kontra Afryka. Postawiłem 1000 kustoszy na Afrykanina. Byłem pewien, że wygra Rosjanin. Kto słuchał pasty o boku, to będzie doskonale wiedział dlaczego. Zawodnicy wychodzą na ring. I faktycznie idzie dobrze. Rosjanin okłada przeciwnika, już czuje dodatkowe kustosze z zakładów, aż nagle... Rosjanin dostaje sierpa na mordę i pada nieprzytomny. Rzeczywiście. Afrykański młot. Klątwa została zdjęta. Niedobrze. Druga walka półfinałów. Kustosz kontra Latino. Antoni wychodzi na ring, zanim wchodzi Brazylijczyk. Zaczyna się walka. Antek stoi jak słup, a tamten go uderza na wszystkie sposoby. Latino się wkurwia i z całej siły daje kopa w nogę, po czym wydaje straszliwy krzyk. Debil złamał piszczel. Kumacie, piszczel złamał. No to mu zasadził podstawowego low kinga, nie ma co. Antoni nagle się obudził. Łapie go za szyję i wyrzuca go z ringu, szyderczo się śmiejąc. Wszyscy mu gratulują owacją na stojąco. Finał turnieju odbędzie się jutro. Weszliśmy z Nadolem do sali, w której trenował Antek. Rzuciłem mu torbę z kustoszami. Masz. Twoja nagroda za półfinał. Nie chcę tego. Chcę zdobyć tylko główną nagrodę. Bierz. Mam dla ciebie dodatkowe zlecenie. Jakie zlecenie? Nadol spojrzał na mnie z niepokojem. W finale walczysz z afrykańskim młotem. Masz go wykończyć. Nie ma wyjść z tego żywy, jasne? Nie mogę tego zrobić. Mam sumienie. Tak? To wyobraź sobie, jak części zamienne dla ciebie są drogie. A jeżeli nie podporządkujesz się nam, to postaram się, że zardzewiały zginiesz na wygnaniu. Dlaczego na wygnaniu? Bo działałeś przeciwko nam i brałeś doping. Poza tym tak zniszczę ci życie, że nikt do pracy cię już nie przyjmie. Dobra, niech ci będzie. Następnego dnia spotykamy się na stadionie i przyglądamy się arenie. Jest tak, jak sobie planowałem. Linek, płotów ani innych klatek nie ma. Są tylko kolumny dookoła. Jedna wyższa od drugiej. No to co? Czas na finał. Witam wszystkich widzów. Jesteście świadkami pierwszego finału o turniej o najwyższą stawkę. Dzisiaj w finale teren walki zostanie zmieniony, żeby nadać jeszcze bardziej emocjonującego klimatu. A w finale wystąpią Afrykański Młot i Antoni Anonimski. Gospodarz turnieju! Nadszedł czas na mnie. Nad terenem walk włączyły się telebimy. Szanowni widzowie! Ten finał zapadnie wszystkim widzom w pamięci. Na ringu pozostanie tylko jeden zawodnik. Zgadza się. Wojownicy będą walczyć na śmierć i życie. Zaczyna się walka. Bardzo ciesząca oko walka. Antek bardzo się męczył podczas walki z nim. Pomimo mocnych ciosów młot dawał sobie świetnie radę. W pewnym momencie złapał Antka za ramię i założył mu dźwignię, po czym kopnął go w twarz. Obawiałem się, że to jest już koniec walki. Ze smutkiem oglądałem, jak cyborg otumaniony stoi i próbuje się utrzymać, a młot skacze z najwyższej kolumny i solidnym kopem skręca mu kark. Nadol z rękoma na głowie patrzy na to, co się stało, a stadion zamilknął. Dość tego. Afryka jest nasza. Kwidzio, co ty robisz? Wygrał w uczciwej walce. Nie możesz go zabić. Wybiłem szybę gabloty i wyciągnąłem toporki. No to patrz.
Wybiegłem na ring i zacząłem z nim walczyć. Każdy cios unikał. Zaczynałem padać na twarz, aż w końcu strzelił mi w twarz. Padłem na ziemię i rzekłem: no dobra, wygrałeś. Powiedz mi tylko, jak się nazywasz. Młot złapał za mikrofon, po czym powiedział: uww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 w
jak? Moje imię, tak? No tak. Uww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 w
Ogarnij się! Padłem nieprzytomny, obudziłem się w szpitalu. Nade mną stali Nadol i moja żona. Kwidziu, co żeś wtedy myślał? Jeszcze kiedyś się odegramy, zobaczysz. Na razie trzeba pracować nad nowym cyborgiem. Gdzie ja jestem? Jesteś w szpitalu naszej korporacji. Byłeś w śpiączce 2 miesiące. Czego niby się spodziewałeś, skoro młot zajebał ci gonga? Szczerze, to sam nie wiem. Kiedy mogłem już wstać i normalnie chodzić, Nadol spytał się mnie, jak nazywał się ten słynny afrykański młot. Odpowiedziałem, że nazywa się Osas. Po czym zemdlałem. Cześć, siema, siemano. Zgadnijcie, co mam wam do powiedzenia. No tak, zgadliście. Musicie teraz wejść na kanał Pastora, który napisał tę historyjkę i przy okazji się udzielił głosowo, bo on też prowadzi kanał, na którym czyta pasty, no to polecam więcej kontentu. No i musicie też wejść na kanał Mateusza Spysińskiego, no bo to dobry ziomek, nie? To... Minęło kilka tygodni, od kiedy afrykański młot spowodował u mnie wstrząs mózgu. Brałem paracetamol jak pojebany, ale kiedy zauważyłem, że paczka dziennie nic nie daje, uznałem, że to nie ma sensu. Pomimo tego, że i żona, i Nadol sugerowali mi, że to już jest przesada, że chcę podbić od razu cały świat i dostałem już wpierdol, który powinien przemówić mi do rozsądku, nadal nie mogłem przestać. Chciałem więcej, więcej. Teraz, natychmiast! Siedząc pewnego wieczora w moim apartamencie, usłyszałem dzwonek. Podchodzę do drzwi. Patrzę przez Judasza, a tam widzę tylko tackę z futomaki. Myślę, o chuj chodzi. Otwieram, a tam Nadol. Siemka, co ty tu robisz? Przyszedłem z prezentem, a teraz wpuść mnie do środka, bo chcę ci coś zasugerować. Wpuściłem go. Po posiłku postawiłem karton Kustoszy jabłko na stole i zaczęliśmy pić. Jak się czujesz? Średnio. Już myślę, jakie tereny moglibyśmy podbić. Stary, przestań pierdolić o tych podbojach. Gdzie jest ten kwidzio, który ledwo co wstrząsnął krajem, bo zabrakło kustoszy w Biedronce? To są dawne dzieje. Nie zrozumiesz, że posiadając technologię, która może pomóc zdobyć cały świat, uczynić go poddanym nam, nie można zmarnować jej potencjału? Chcesz podbić cały świat. Zapomniałeś już, że... Nie zapomniałem, myślę o tym. I znowu nie przerywam, daj mi dokończyć. Ty mi powiedz, co chcesz mi zasugerować. Nareszcie, pakuj się. Musisz się zrelaksować. Lecimy na wycieczkę do Brazylii. A bierzemy armię? Nie! Wycieczka, Matole! Żadnego wojska! Nawet nie umiesz się bawić. Po kilku godzinach dolecieliśmy do Brazylii. No i powiem szczerze, że jak jeździliśmy Sajczęto zięby po kraju, to tylu faweli to jeszcze nie widziałem. A w tych fawelach burdel. Jeden na drugim. Gdyby jeszcze kobiety lekkich obyczajów dbały o siebie, to jeszcze okej. Ale po prostu serce mi się kraje, jak muszę takie coś oglądać. I w głowie narodził mi się pomysł. Ale o tym potem. Następny przystanek, lasy równikowe. A raczej ich brak. Serio, wyobraź sobie nawałnicę w Rytlu w 2017. A teraz powiększ obszar do delty Amazonki. Fajnie, co nie? Drzewa albo połamane, albo wycięte. Mimo rozwoju technologii, elektronicznych książek, audiobooków, YouTube'a, wielu ciekawych historii czytanych przez pastolektora, wielu innych kanałów, w których zagraniczne ziomki tłumaczą jego twórczość, to zawsze znajdzie się jakaś pizda, która potrzebuje książki. Papieru! Papieru. Papieru. Pomimo upływu tak długiego czasu zapotrzebowanie na papier wzrosło. Z tego smutku zaproponowałem Nadolowi, aby skoczyć na yerba mate. Powiedział, że nie pił nigdy, to powiedziałem, że czas najwyższy i natychmiast udaliśmy się do Paragwaju, a konkretnie do stolicy tego państwa. Asuncjon. Kiedy chodziliśmy ulicami miasta, ludzie patrzyli się na nas nad wyraz dziwnie. Wszedłem do lokalu z yerbą, powiedziałem kulturalnie Buenos Dias i poprosiłem o yerba mate. Kasjer przerażony wybiegł na zaplecze.
Zastanawiałem się, o chuj tutaj chodzi. Ludzie nas przyjmują nad wyraz obco. Wyszedłem na plac, po czym jakiś typ ona szturcha. Odwracamy się. I nagle jeb, kutasy nas ogłuszyły! Obudziło mnie chrapanie na dole. Rozejrzałem się. Siedzieliśmy na środku jakiejś hali produkcyjnej. Nadol, kurwa, wstawaj, chrapiesz! Ja? Hej, mordo, jedziemy, kurwa, jesteśmy. Nie wiem, momencik, czy ja czuję yerbę? Nie myliłem się. Po chwili trójka ludzi weszła do środka i zamknęła za sobą drzwi bardzo powoli. Właściwie nie mam pojęcia, czemu opisuję zamykanie drzwi, w końcu chuj do kogo obchodzi. Usłyszałem skrzeczący głos. O diabła, kręcisz się po moich terenach. Zależy, kto pyta. Tajemnicza osoba zdjęła maskę. Byłem w szoku. Przede mną stał sam Wojciech Cejrowski. We własnej osobie. Po tylu latach myślałem, że już dawno będzie gryzł piach. Ha, ha, ha. Myślałeś, że mnie już tutaj nie będzie? Yerba dała mi moc azteckich bóstw. Zaraz, zaraz. Wojciech tylko przewracał oczami. Przecież sam mówiłeś, że ty sprzedajesz ludziom trawę, a nie yerbę. To się zgadza. Trawę sprzedaję tym biedakom z Europy, a ja piję oryginalną yerba mate. Dzięki temu mogę rządzić moim latynoskim imperium przez wieczność. Czyli chcesz mi powiedzieć, że cały ten czas piłem gówno, a nie yerbę? No tak, to się zgadza. Cejrowski. Co? Odezwał się Nadol. Ty kurwiu. Jeszcze za to zapłacisz. Cejrondo odwrócił się plecami do mnie i westchnął. Lepiej umiej nogi, bo strasznie jebią. Patrzę na moje stopy, a tu niespodzianka. Zajebał mi buty. Kumacie, zajebał moje ukochane kappy z CCC za 109 kustoszy jabłkowych polskich. Zacząłem się szarpać, ale usłyszałem tylko, że nie ma co się szarpać, bo i tak nie mamy stąd rady wyjść. Kiedy wyszli, zacząłem krzyczeć: nie ma kustosza! Nie ma kustosza! Po czym nagle z kieszeni mojej kurtki wyszła krótkofalówka na czterech nogach. Kwidzio, skąd ty to masz? Myślisz, że bez niczego bym poleciał do obcej krainy? Daj spokój. Jabłko jeden, odbiór, kot czerwony, powtarzam, kot czerwony, przechwyćcie lokali i jeb, dostałem w łeb. Obudziłem się z Nadolem w środku mojego apartamentu. Budziła mnie moja żona. Kochanie, kochanie. Co się stało? Gdzie ja jestem? I czemu mam zużytą yerbę na twarzy? Wróciłam z oddziału i zastałam was już w takim stanie. Ale to nie jest najgorsze. Ukradziono mój pierścionek zaręczynowy za 30 000. Poza tym przyjrzyj się reszcie. Rozejrzałem się po pokoju. Wszystko porozwalane i upaćkane od yerbowej papki. I matero z inicjałami. W, kurwa, C. Wiedziałem wtedy doskonale, kto za tym stoi. To było już pewne. Ameryka Południowa będzie kolejnym lądem pod flagą kustosza. Nadol próbował mnie powstrzymywać, ale tym razem to była kwestia honoru. Szczególnie, że zniszczyli mi apartament i ukradli jedno z najważniejszych przedmiotów dla mnie i mojej kremówki. Tu Nadol, szykować wojska, stan najwyższej gotowości, liczba żołnierzy dwukrotnie większa niż zwykle. Będziemy stacjonować w Kolumbii. Miesiąc później. Dostałem informację, że propaganda na terenie Argentyny, Chile oraz Urugwaju się udała i prezydenci krajów oznajmili, że w razie wycofywania się Cejronda na południe kraju zatrzymają go. Pozostała nam ekspansja reszty kontynentu. A nie było wcale ciężko, bo jak już wspominałem wcześniej, lasów równikowych prawie nie było, a bieda piszczała tam niemiłosiernie. Mogę się otwarcie przyznać, że trochę przesadziłem, każąc spalać za sobą wszystkie wioski, które napotkamy, nie biorąc żadnych jeńców. Było parę grubych akcji. Na przykład jak spaliliśmy jedną wioskę w Kolumbii, to mieliśmy niepohamowaną euforię przez jakąś godzinę. Potem się okazało, że rozjebaliśmy jeden z największych karteli narkotykowych w Ameryce Południowej. Pablo Escobar się pewnie teraz w grobie przewraca. Albo straszną bekę miałem, kiedy też siedząc w helikopterze oglądaliśmy mecz Meneli z urzędnikami Rio de Janeiro na Marakanie z lotu ptaka. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że podrzuciłem im piłkę z bombą w środku i powiedziałem im, że mecz toczy się o złotą bramkę. Czas nieograniczony i strona stadionu, po której padnie bramka, zawali się i nie będą mieli czasu, aby uciec. Ludzie, mieliście to oglądać razem ze mną.
Kilkanaście godzin dotankowywania helikopterów, walczyli jak lwy. Nie, nie było sędziego. Moglibyście uwierzyć, jak uzdolnieni mogą być przeciętni ludzie z Brazylii? Nie jeden piłkarz światowej klasy mógłby się uczyć sztuczek i znakomitych zagrań od Menelinio, który grał na szpicy drużyny FC Żulini z numerem 9 na koszulce obsranej gównem. Ostatecznie skończyło się tak, że jeden z Meneli się zamachnął i zeszła mu piłka. Bramkarz drużyny przeciwnej nie mógł obronić tego finezyjnego strzału. Takiej podkręconej piłki sam Roberto Carlos może pozazdrościć. Wracając do głównego wątku, po 2 tygodniach powróciliśmy do Asuncion, gdzie w Pałacu Prezydenckim otoczonym przez kustoszowe wojska siedział zabarykadowany Cejrowski. Wyciągnąłem megafon i mówiłem: wiem, że tam jesteś, Wojtek. To twój koniec. Wyłaź albo pożegnaj się z życiem. Ameryka Południowa jest w naszych rękach. Przed drzwi wyszedł Cejrondo we własnej osobie i krzyknął: nigdy mnie nie dorwiecie! Po czym schował się do środka. Natychmiast rozkazałem żołnierzom szturmować pałac i ruszyłem razem z nimi. Schowałem się za pobliskim jeepem i obserwowałem przebieg walki. Nagle kilka żołnierzy zaczęło jeden po drugim padać na ziemię i krzyczeć: aaa! Nic nie widzę! Nic nie widzę! Sytuacja zaczęła się robić coraz gorsza. Zaciągnąłem jednego z żołnierzy do siebie i przyjrzałem mu się. Nasi ludzie dostawali w głowę ceramicznymi tykwami, które po pęknięciu rozlatywały się na większe kawałki. Po zapachu poczułem, że w środku jest yerba mate z kwaskiem cytrynowym, która zalepiała twarz i czyniła żołnierzy ślepymi. Niepokoiło mnie coraz bardziej to, że amunicja im się nie kończyła. Na szczęście część wojska przedarła się do budynku i zatrzymała obrońców na dachu, dzięki czemu mogliśmy wtargnąć do środka. Przed wejściem krzyknąłem, aby zarekwirowali amunicję w celach naukowych. Gdzieś głęboko w piwnicy był bardzo długi, nieoświetlony korytarz prowadzący do niepomalowanych drzwi. Były zamknięte. Nadol podał mi puszkę kustosza. Powiedział mi, że to pomoże. Wypiłem więc trochę i wziąłem rozbieg, po czym wyrwałem drzwi z zawiasów. Wbiegliśmy do gabinetu, w którym był sprawca całego zamieszania. W moich butach i z pierścionkiem. Panowie, po co te nerwy? Może się dogadamy. Zamknij się, oddawaj buty i pierścionek, złodzieju. Natychmiastowo mi je podrzucił, po czym powiedział: jesteśmy kwita, skończmy ten cyrk. O nie, ty cholerny złodzieju, najpierw mnie ogłuszasz 2 razy, po czym rozpierdalasz mi apartament i kradniesz najważniejsze rzeczy dla mnie i dla mojej żony. A ty mówisz, że jesteśmy kwita, powinienem cię zatłuc na miejscu. Hola, hola, po co zabijać? Nie dał sobie dokończyć zdania, gdy otworzył się portal do nieznanego świata, do którego szybko wskoczył i portal momentalnie się zamknął. No cóż, Ameryka Południowa została zdobyta. Kolejne ziemie są nasze. Niedługo będę obmyślał plany kontrataku na Afrykę, ponieważ bardzo by mi zależało na podbiciu tego lądu. Ale w chwili obecnej mamy przegrupowanie w Buenos Aires i zmierzamy w stronę Antarktydy. A po co, zapytacie? A powiem wam, że opowiem wam o tym następnym razem, ponieważ jestem bardzo zmęczony. Około godziny później w helikopterze przyglądałem się ceramicznemu naczyniu z yerbą, którą rzucali nam w twarz przeciwnicy. Obejrzałem ją dokładnie i aż za nie mówiłem. Na każdej tykwie był napisany drukowanymi literami tekst. Ceramika Bolesławiec. Zięba, ty skisły grzybie, jak ja cię nienawidzę! Siema, jeśli spodobał wam się ten epizod Kustosza, to zapewne wiecie, do kogo należy się skierować, a jeśli nie wiecie, to zapraszam na kanał Pastora, który jest autorem tej pasty i również czyta pasty, więc jeśli wchodzicie do niego na kanał, to macie jeszcze więcej kontentu. Dzięki za uwagę, trzymajcie się! Zbliżaliśmy się do przylądku Anny, na ziemi Enderby. Za moment znajdziemy się na Antarktydzie. Siedząc w samolocie, nadal nie mogę uwierzyć, że ten ciul z Bolesławca ośmielił się współpracować z Cejrondem. Jak to w ogóle możliwe, że uciekł z terytorium polskiego obszaru cesarstwa, skoro nakazałem, aby był pod szczególnym nadzorem i zakazałem mu opuszczać ten obszar? Uwaga, podchodzimy do lądowania. Prosimy zapiąć pasy. Nareszcie będę mógł zrealizować swoje cele. Nadol spojrzał na mnie zirytowany. Co znowu planujesz? Stary, mam zajebisty pomysł na biznes. W dodatku możemy sprawić, że cały świat będzie mieć u nas dług za zasługi w sprawach ekologii. Znając życie, znowu coś odpierdolisz, że trzeba będzie nas ratować. Wysiedliśmy z samolotu. Piździło jak chuj. No, odkryłem Amerykę, kurwa. Bo na Antarktydzie czasami jest ciepło, pewka.
Rozejrzeliśmy się po okolicy, szukając odpowiedniego miejsca do realizacji moich celów. Po pół godziny szukania znaleźliśmy ogromne pole, pole, łyse pole. Nakazałem wracać do samolotu. Kwidzio, kurwa, my chodzimy tu z dobrą godzinę, bo ty czegoś tutaj chcesz. Powiedz mi, o co tobie w końcu chodzi? Słyszałeś pewnie narzekanie wszystkich ekologów, że chór, globalne ociepienie, lodówki tyle prądu wyżerają, surowce się kończą, dur. Zwykle jestem takiej racji, że problemem nie jest sam problem, ale twoje podejście do problemu, a że nas stać, to możemy robić co nam się podoba, a więc zamierzam zredukować używanie chłodni do minimum. Zamiast tego zrobimy naturalną chłodnię tutaj, na Antarktydzie. Człowieku, ludzie będą mieli kisiel w majtkach, jak usłyszą, że jesteśmy proekologiczni na zabój. No niech będzie. Wróciliśmy do miejsca lądowania naszego samolotu, a tam od razu stały całe palety kustosza jabłkowego, gotowe do rozładowania. Od razu zabraliśmy się do roboty. Wbijaliśmy puszkę za puszką w śnieg, twierdząc, że nic się nie może zjebać. Aż nagle usłyszałem krzyki. Naga suka, jaja mi omate, kosi mazaki, na chuj mi kahata! Patrzę, a na nas biegnie tabun skośnookich ludków z kałachami. Ja krzyczę po angielsku, że pojeby, o chuj wam chodzi! A te półmózgi patrzą się po sobie i zakuwają w nas kajdany, krzycząc coś w stylu Mitsubishi Toyota! Yokohama Hitachi! Założyli nam worki na głowę i co chwilę napierdalali kolbami, abyśmy szybciej szli. Chuj wam za kurwie! Oni za to zaczęli się śmiać. Idioci pewnie myśleli, że odpowiadam im jakiś dowcip. Usiadłem na krześle, po czym zdjęli nam worki. Na początku nie mogłem otworzyć oczu, bo wielka jasność mi się ukazała. Ale po tym, jak doszedłem do siebie, spojrzałem i nie mogłem uwierzyć. Siedzieliśmy przy biurku z samym przywódcą Korei Północnej, Kim Jong-dzwonem, synem brata stryja ojca ciotecznego, matki córki największego przywódcy w dziejach ich kraju, Kim Dae-bonga. Pomyślicie pewnie, skąd znam połowę drzewa genealogicznego rodu Kimów. Ano, powiem szczerze, że kiedyś mi proponowali współpracę, ale nie byłem do tego dość skłonny, znając, że cię wcisnęliby mi parę kruczków. Kojarzycie mnie? No nie bardzo. Jak może mieć na imię człowiek, który ma to samo imię co pokolenie i jest wielkim liderem Wielkiej Korei Północnej? Kim? No mówię, przywódcą Korei Północnej. Kim? Typo zaczął przeklinać swoim skośnookim językiem. Władcą potęgi militarnej! Wielkiej Korei! Miałem w duszy wewnętrzny kek, ale nie mogłem pokazać się, że śmieję, jeszcze by mnie zajebali. A, no tak, to ty jesteś ten wielki Kim Jong-dzwon. No, widać, że wy ogarnięci w temacie jesteście. A teraz mi powiedzcie, czemu kręcicie się po naszym terytorium? Jak to waszym? My przyszliśmy tutaj dla naszych celów. Pomagacie Amerykańcom, tym Jankesom i kapitalistycznym świniom, tak? Hola, hola. Przecież sami zdobyliśmy Amerykę, więc nie wiem w czym problem. Żółtek uśmiechnął się bardzo szeroko i wyciągnął ręce. No to kochani, to jestem wam dłużny. Co tu was sprowadza? Chcieliśmy założyć tu naturalną chłodnię dla naszych browarów. Poczekajcie, oni was uwolnią i pójdziemy na spacer po naszym terenie. Jaja na szpilkę! Jakiś czas później szliśmy z Kimem na spacer, oprowadzał nas po swojej fabryce. Właściwie to co wy robicie tutaj? A no wiesz, nie chciałem, aby wszyscy trąbili o nas, że u siebie robimy broń atomową. To pomyśleliśmy, że trzeba zrobić fabrykę atomówek gdzieś na zadupiu. A z racji tego, że Ziemia jest płaska, to postanowiliśmy zbudować fabrykę na samej granicy, no bo w końcu kto byłby na tyle odważny, żeby dotrzeć na sam koniec ziemskiego dysku? Kurwa... No nie... No po prostu kurwa no nie! Boże, czy ty to widzisz? Nie dość, że ich lud jest tępy, to jeszcze mają fucking przywódcę debila. Uznałem, że trzeba przyspieszyć negocjacje i zmykać jak najszybciej. Dogadałem się z Kimem i w razie ciężkiej sytuacji mogą spuścić na wrogów parę bombek, a w zamian mamy wysłać im co miesiąc paletę kustosza na ich uroczystości.
Fajny układ. Parę dni później, kiedy wracaliśmy do domu, musieliśmy wylądować w Aleksandrii w Egipcie, aby zatankować samolot. Z Nadolem uznaliśmy, że pójdziemy się przejść rozprostować kości. Koniecznie chciałem wejść do biblioteki aleksandryjskiej, aby zobaczyć ogromny zbiór zwojów i ksiąg. Jednak spokoju nie dawał mi jeden ogromny zwój o średnicy metra. Zapytałem się, co to za zwój. Odpowiedziano mi, że krążą o tym zwoju legendy, że ten, kto przeczyta ten zwój w całości, zostanie władcą Egiptu. Ale trzeba mieć się na baczności, ponieważ wielu próbowało przeczytać zwój, ale był on za długi i czytelnicy albo umierali, albo popadali w wieczną histerię. Postanowiłem, że przeczytam to dzieło. Kwidzio, jesteś pewny? No, to przecież jest oczywiste, że ja to przeczytam. Patrz. Rozwinąłem zwój, żeby przeczytać początek. Patrzę, a tam Daniel S. O zadupiu słów kilka. Anno Domini 2030. 12 sezon, odcinek drugi. No nie wierzę. Typek był tak popierdolony, że zrobił najdłuższą lokomotywę, jaką zna świat, i w dodatku umieścili to jako arcydzieło w bibliotece w Aleksandrii. Niewiarygodne. Ale dobra, zaczynam czytać. Powiedziałem Nadolowi, żeby skoczył po coś do żarcia. Kilka godzin później. Było już... Kuzyno! Siedziałem przy biurku, czytając pastę! Byłem w miejscu, gdzie Warłomin tworzy majonezan Anonu, kiedy zobaczyłem postać w rogu sali. Miała blond włosy i koszulkę i spodenki, skóra blada jak ściana, w ręku trzymał kubełek z KFC! To był Nadol, który już do reszty oszalał. Najprawdopodobniej moje emocje przeszły na niego. Kwizio, czemu nie idziesz spać, jest już późno! I zaczął mnie gonić z podpaloną książką. Najwyraźniej chciał spalić ten zwój. No to ja zacząłem biegać po bibliotece i kryć się trochę przed nim. A on na to: aha, rozumiem, chcesz się pobawić trochę! Dobrze, pobawmy się w chowanego! Chyba w chujanego. Już zaczynam! 10, 9, 1, szukam! No i co było potem? No cóż, złapał mnie między półką A a półką B, wziął płonącą książkę i już miał spalić za dupie, kiedy wsadziłem mu kurczaka do mordy, mówiąc: idź już spać. Minęło kilka podobnych dni. Czytanie szło bardzo powoli, aż w końcu udało się. Zostałem oficjalnym władcą całego Egiptu. Uznałem, że to wystarczające, przynajmniej w Afryce mam swój oddział. Kierowaliśmy się do samolotu wzdłuż bazaru, ciągle słysząc: piramidy! Piękne piramidy! Dwie piramidy w cenie jednego! Kto jeszcze nie ma piramidy? Zanim jednak wyruszyliśmy na chatę, zaczepił nas jakiś miejscowy. Zapraszam do piramidy! Wysoka, piękna w środku, tylko 10 kustoszy. Naprawdę warto! Nadol spojrzał na mnie z zachętą i nalegał, żebyśmy pozwiedzali. Mamy jeszcze trochę czasu. No niech ci będzie. Tylko weźcie pochodnie, ciemno jak w dupie tam! Weszliśmy i zwiedzaliśmy wnętrze piramidy. Ciasno i ciemno było, ale w miarę dało się zwiedzać. A było co oglądać. Panowie teraz wejdą do środka, pokażę wam, co znaczą znaki w tej komnacie. A hieroglify są tu piękne na zabój. Oglądaliśmy obrazki z zachwytem. Ziomek powiedział, żebyśmy obejrzeli ściany naprzeciwko wejścia. Po chwili Kuta smachnął dźwignią i zablokował wyjście. Ty penisie, ty! Oszuście, wypuść nas! Ten grobowiec będzie waszym grobowcem. Żaden Europejczyk nie będzie nami rządzić. I wyszedł. Rozglądaliśmy się za jakimś ukrytym przekazem, dźwignią, czy choćby wskazówką ukrytą w hieroglifach. Bez skutku. Przypomniała mi się ta piosenka, którą słuchałem za młodu. Młody G sam mawiał, że jeżeli to, co mówię, to dla ciebie hieroglify, to nie będziemy wpierdalać razem z jednej michy. A także nie będziemy wpierdalać z jednej wazy, bo nie czaisz bazy. I właśnie czułem, że już nie będę wpierdalać z ziomkami z jednej wazy, bo nie kumałem przekazu od Egipcjan ukrytych w hieroglifach. Zrezygnowany oparłem się ręką na obrazku z puszką. Wait. Puszka? Co tu robi puszka
W dodatku kustosza. O chuj, tutaj chodzi Natol, wstawaj! Wcisnąłem obrazek z puszką. Po chwili otworzyła się zapadnia i spadliśmy piętro niżej. I tam był wunsz! I to duży wunsz! Musieliśmy uciekać przed nim. Wydawał się być wściekły i głodny w dodatku. W pewnym momencie znaleźliśmy się w ślepym zaułku. Uznałem, że to nie ma sensu. Złapałem za kość, która leżała obok i rzuciłem się na węża, napierdalając go po łbie, jednocześnie uważając, żeby mnie nie ukąsił. Udało się. Wróciłem do Nadola. Zbiliśmy piątkę, aż nagle ściana spadła i znaleźliśmy się w czterech ścianach. Do pewnego momentu, w którym dwie pozostałe ściany się podniosły. I poczułem, że się zakochałem. Jebitna puszka, kustosza jabłko, leżała naprzeciw nas. I toczyła się w naszym kierunku. Oczarowany stałem w miejscu, kiedy Nadol krzyknął: Romeo, to nie ta pora, spierdalamy! Nie miałem pojęcia, gdzie ja właściwie jestem, ale podczas gdy uciekaliśmy przed ogromnym kustoszem, przeskakiwaliśmy nad przepaściami, unikaliśmy machających toporów i skakaliśmy na pajęczych sieciach, aby przekoczyć dalej. W końcu puszka zatrzymała się na dwóch kolumnach, a my odetchnęliśmy z ulgą. Znaleźliśmy się w komnacie z ogromnym posągiem człowieka, który trzymał kielich w górze, w geście triumfu. A pod posągiem znajdowały się cztery puszki. Trzy tekilowe i jedna jabłkowa. A przy nich dźwignia. Pociągnąłem za nią. Puszki skryły się za kamiennymi zasłonami i zaczęły się mieszać, i to dosyć szybko. To było zadanie na orientację. Po chwili puszki pod zasłonami stanęły w miejscu. Zrozumiałem jedno. Jeśli spudłujemy, utkniemy tu na zawsze. Zacząłem się zastanawiać. Rozglądałem się za wskazówkami na ścianach, a szczególnie na samym posągu. W pewnym momencie mój umysł, przeruchany ogromną ilością memów na wszystkie sposoby, dostrzegł klucz. Kiedy w prawej ręce trzymał kielich, lewą trzymał na nodze, a dłoń jego wyglądała jak muka. A kiedy palec wskazujący i kciuk były złączone w kółko, pozostałe palce wskazywały na trzecią od prawej. Nadol, lecimy dalej. Po czym uderzyłem ze wszystkich sił w trzecią puszkę ukrytą pod kamienną zasłoną. W pewnym momencie odczułem ostry ból. Nie mogłem zaczerpnąć powietrza. Moja skóra zrobiła się twarda i... zielona? A po całym moim ciele zaczęły przelatywać błyskawice. Poczułem ogromną potrzebę wyładowania całej energii, którą w sobie posiadałem. Kiedy spostrzegłem drobne pęknięcia w ścianie, ułożyłem się jak Goku do jego słynnego Kamehameha. Moimi dłońmi formowałem dużą energetyczną kulę i wycelowałem na ścianę. Cisnąłem kulą z całą mocą i głośnym krzykiem, po czym wyczęczony padłem na ziemię. Musiałem chwilę odpocząć. Mordo, co ty właśnie zrobiłeś? Co się z tobą stało? Wtedy jak? Coś się ze mną dzieje. Nie potrafię opanować mocy skrytej w tej puszce, ukrytej pod kamienną zasłoną. Wstałem i uznaliśmy, że trzeba iść dalej. Nie było innego wyjścia. Trafiliśmy do pomieszczenia, w którym znajdował się swego rodzaju podest, otoczony strumieniem. Na nim posąg rycerza, który wyciąga rękę w stylu pogłaskać psa, a pod ręką były cztery kielichy. Wstąpiliśmy na podest, po czym usłyszeliśmy głęboki, niski głos. Witajcie, przybysze. Jako jedyni wy daliście radę wszystkim naszym próbom. Zostało jedno, ostatnie zadanie do wykonania. Przed wami stoją cztery kielichy, które zaraz napełnią się złocistym nawojem. Każdy z nich jest złoty, każdy z nich jest piwem, każdy z nich nareszcie ma smak jabłkowy, ale tylko jeden z nich jest tym wybranym piwem, Ambrozją. Celem życia każdego podróżnika, którego nie oddaliby za nic w świecie. Kielichy nie mają dna, także możecie próbować do woli, ale musicie wybrać jeden z kielichów, który według was ma w sobie wyjątkowe piwo. Kiedy podejmiecie decyzję, wrzućcie kielich do strumienia wokół was. Jeśli wybierzecie zły kielich, nigdy nie opuścicie tego miejsca. Powodzenia.
Po tych słowach kielichy napełniły się po brzegi. Wstępnie wzięliśmy po łyku z wybranego kielicha. Wypluliśmy od razu, to był raczej browar zmieszany z wódką albo przeterminowane dobre kilka lat. Nie ten. Spróbowaliśmy trzy pozostałe i tu jest problem. Wszystkie smakują tak samo. Zapach ten sam. Co ja mam zrobić? Nie zamierzam strzelać, bo to zbyt ryzykowne. Usiadłem przy posągu i zacząłem rozmyślać, jak to fajnie było. Tyle przygód razem przeżyliśmy. Przypomniała mi się pasta, którą napisałem, jak byłem jeszcze na studiach. W całym Gdańsku nie było ani jednego kustosza jabłko. W Sopocie ostatnie sztuki byłem w niebo wzięty. Zaraz. Moment. Co pisałem na początku? Z własnego doświadczenia można dodać, że nie można się tym piwem napierdolić. To jest odpowiedź! Nadol, bierz jeden kielich i pij, aż zezgonujesz. Pojebało cię? Ja chcę jeszcze żyć! Chcesz dotrzeć do wyjścia? Rób, co mówię! Złapaliśmy dwa z trzech pozostałych kielichów i zaczęliśmy pić duszkiem. Do upadłego. Po paru głębszych kielichach uznaliśmy, że musimy zrobić sobie przerwę, bo czujemy się fatalnie. I to bardzo. Nie mam pojęcia czemu, ale złapało mnie na wspomnienia. Nadol... Mordko, ty moja, teraz masz żonę, co nie? No, jaha, że ta, o co chodzi dla ciebie? A pamiętasz tą laskę, co miałeś, jak się poznaliśmy? No, a co z nią? Czemu dla mnie o tym wspominasz? Bo to zła kobieta była. Nie mogłem się powstrzymać i zacząłem krzyczeć. Hej, dziewczyny z Kościerzyny! Zamknij się w Kwidziu, to studnie, jak studnie. Kwidziu, co? Wiosna, lato, jesień, zima? Arka, Gdynia, kurwa, świnia! Po paru godzinach doszliśmy do siebie i przypomniało mi się, że mieliśmy wybrać kielichy. Został jeden. Wrzuciłem go natychmiast do strumienia, który po chwili zrobił się złoty. I ku mojemu zdziwieniu zaczął płynąć do góry, a sam podest osuwał się w dół. Zjeżdżaliśmy trochę czasu, gdy podest stanął w miejscu. Przed nami ukazało się ogromne miasto, znajdujące się kilkadziesiąt metrów pod sklepieniem. Wygląda na to, że odkryliśmy jebaną cywilizację, skrytą pod piramidami. Wkroczyliśmy do miasta, aby się rozejrzeć. Całe miasto tętniło życiem. Ludzie ubrani w czerwone i zielone szaty licznie przebywali na rynku głównym i handlowali na pobocznych bazarach. Chciałem zakupić coś do picia, ale automatycznie sprzedawca odmówił, ponieważ nie byliśmy stosownie ubrani. Nie miałem prawa się dziwić. Szliśmy dalej, rozglądając się po mieście i obserwując zwyczaje mieszkańców. Zauważyliśmy jeszcze poniszczone budynki, które prawdopodobnie były kiedyś sklepami. Rozbite szyby, spalone szyldy. Na jednej dzielnicy nie był to wyjątkowy widok. Patrząc dalej, ujrzałem ogromny pomnik, na którym znajdowali się... Nadol i ja, kurwa, jakim cudem... Poprosiłem Nadola, aby zrobił mi zdjęcie z tym pomnikiem, ale po chwili zatrzymali nas strażnicy w zbrojach koloru szmaragdowego. Dlaczego nie macie ubranych szat? Nadol zmieszany odpowiadał, panowie, to jakaś pomyłka, my nie jesteśmy stąd. Nie obchodzi mnie to, jesteście aresztowani i zobaczycie się z królem. Zakuli nas w kajdany i prowadzili nas przez całe miasto. Obrzucali nas jabłkami, krzycząc, że zhańbiliśmy dobre imię miasta. Przyprowadzono nas do króla, spojrzał się na nas i zrobił się czerwony ze złości. Dlaczego nie przestrzegacie kodeksu? Ale to jakieś nieporozumienie, my nie jesteśmy stąd. Każdy tak mówi, zostaniecie skazani na śmierć. W tym momencie nie wytrzymałem. To my tu zapierdalamy przez całą piramidę. Zamykają nas, mijamy pułapki, zgonujemy, pijąc zjebanych kielichów. Napierdalamy pytona kością, rozpierdalamy ściany. Tylko po to, żeby się dowiedzieć, że jest jakieś miasto pod jebanym sklepieniem, w którym są jebane pomniki z naszymi podobiznami. To tylko dlatego, żeby nas skazali na śmierć. Zajebista gościnność, kurwo. Zaraz, pułapki? Pyton, kielichy, wy to wszystko przeszliście i moc z puszki was jeszcze nie zabiła? No nie, a bo co? Straże! Ogłoście miastu, że przybili nasi wybrańcy! Wyprawiamy ucztę! My, skuci w kajdany, klęczący przed królem, jesteśmy zmieszani. Nie ogarniamy, o co chodzi, a ci tańczą z radości jak pojebani.
Przepraszam za to całe nieporozumienie. To wy przybyliście z góry, aby oczyścić nasze miasto z plugastwa. Witamy w El Custoszado! Po godzinie szliśmy z władcą na oficjalny wiec na rynek główny, na którym ogłosił, że wybrańcy przybyli do miasta. W trakcie hucznej uczty, w której nie zabrakło dziczyzny, kustosza, jabłko i kremówek. To powiedzcie mi, skąd przybywacie? Jesteśmy z góry, konkretnie z Europy. Przybyliśmy tu, ponieważ szukaliśmy wyjścia z piramidy, w której nas uwięziono. A, to akurat świetnie się składa, bo istnieje wyjście na samą górę. Konkretnie winda, która kończy się przy samym wyjściu z piramidy, zasłoniona kamienną ścianą. Dlatego nikt nie może się domyślić, że istniejemy, ale jest jeden problem. Miasto jest podzielone na dwa obozy. Jak już zauważyliście, służba kustosza w zielonych i rebelia w czerwonych. W mieście nie ma miejsca dla rebeliantów, szczególnie, że napadają i niszczą sklepy niewinnych ludzi. Musielibyśmy zamordować przywódcę rebelii na dzielnicy Tequili, ale jest pilnie strzeżona. Musielibyście zmylić wroga, abyśmy mogli przebić się do dzielnicy. Dacie radę? Nie wiemy, czy możemy... Transport na nas czeka u góry i tutaj czas działa inaczej. U nich minuta, to u nas godzina. Jeżeli wkurwią się od szaty jak wy, to pewnie. Niestety wojska nie można tutaj załatwić. Następnego dnia rozpoczęliśmy akcję. Armia patrzyła na nas uważnie, czekając na nasz znak. Wyszliśmy na ulicę w pobliżu wcześniej wspomnianej dzielnicy. Nie minęło sporo czasu, kiedy czerwoni strażnicy nas zatrzymali. Co tu robicie? Jesteśmy dezerterami. Mamy ważną wiadomość dla waszego wodza, dotyczącą ataku na wasz obóz. A szaty to gdzie? No to oczywiste, że jakbym ubrał się stosownie, to bym nie rozpoznano wśród budynków, a tak to wtapiamy się w otoczenie. Wejść. Weszliśmy do budynku, w którym przebywał wódz rebelii. Spojrzał na nas zmieszany, wysłuchał komunikatu strażnika i przemówił. To mówcie, o co chodzi. Armia Custoszado zamierza zaatakować wasz obóz tego wieczora. Zamierzają was zaatakować mniejszą grupką dla zmyłki od wschodu, a główne siły będą szturmować na was z zachodu. Rozkażę rozmieścić wojska. Jeżeli się pomylicie, zapłacicie za to skórą. Rozmieszczono wojska. W czasie, kiedy wódz rebelii poszedł na dwójeczkę, puściłem wysoko rację jako sygnał do ataku. Słyszałem tylko krzyki: przegrupować się! Zasadzka! I a kurwa! I dźwięki konających ludzi. Po niecałej godzinie król miasta zdołał nas uwolnić. Całe El Custoszado było już bezpieczne. Przed wyjściem do windy zatrzymali nas strażnicy. Przekazali nam amulet w kształcie puszki z listem. Całe miasto jest wam wdzięczne za to, co zrobiliście dla dobra miasta. Prorocy się nie mylili. Jesteście wybrańcami i ocaliliście nasze miasto. Przyjmijcie proszę ten amulet. Jeżeli będziecie potrzebować pomocy, pociągnijcie za oba końce. Wykryjemy was i zdołamy wam pomóc, co by się nie wydarzyło. Jeszcze raz dziękujemy. Janusz, król El Custoszado. Pieczęć. Jadąc w górę, zastanawialiśmy się, jakie imby mogą nas jeszcze spotkać w przyszłości. Dojechaliśmy i wyszliśmy z piramidy, gdzie nasz żołnierz czekał na nas. Gdzie panowie byli? Musimy natychmiast lecieć, trzeba monitorować sytuację w Europie, złapaliśmy niepokojące sygnały. Natychmiast wsiedliśmy do samolotu i lecieliśmy do domu. Ciężko panować nad połową świata, a można zdobyć jeszcze więcej. Siema, nie zapomnijcie wpaść na kanał autora tej pasty, ponieważ Pastor jest kanałem, który również czyta pasty, czyli macie więcej kontentu. Polecam i pozdrawiam. Pastolektor, kurwa, korektor. Pastolektor, kurwa, korektor. Nie zdążyliśmy się dobrze zabawić, a już musieliśmy wracać do Europy. Żołnierze meldowali, że niepokojące sygnały pochodzą z Alp, konkretnie z jednej z moich rezydencji. To była jedna z cenniejszych dla mnie lokalizacji. Apartament został zaprojektowany w stylu japońskim. Utworzyłem swego rodzaju dojo, gdzie rozwijałem umiejętności sztuki walki za młodu. Ale to nie był jedyny moment. O nie! Podobno mieszkańcy niemieckiego terytorium cesarstwa, dawniej Arabii Niemieckiej, zaczęli dawać o sobie znać ze względu na liczne zamachy i bunty. Posłałem na dole, by załatwił tę sprawę, podczas gdy ja z kremówką sprawdzę sytuację w Alpach. Wkroczyliśmy do mojego apartamentu, do sali głównej. Była ogromna. Pomieszczenie podparte 16 kolumnami. Dwa ogromne znicze płonęły, a między nimi stał ogromny posąg mnie, siedzącego po turecku, a w moich rękach kustosz jabłko. Rozejrzeliśmy się po sali. Nie zauważyłem nic konkretnego, aż nagle usłyszałem cichy szept. Pomszczę mojego
Ojca! Zaniepokoiłem się nieco, nadal nikogo nie widziałem. Wyostrzyłem swoją czujność do maksimum. Spasnoni! Spasno! Znicze nagle zgasły i poczułem, że coś nadlatuje za moimi plecami. Zrobiłem szybki unik i ujrzałem krępą postać z czarnymi skrzydłami. To był Spasiński, najprawdopodobniej opętany przez demona! Czego od nas chcesz? Chcę zemsty za to, co zrobiłeś mojemu ojcu. Zniszczyłeś jego imperium yerbowe. Zniszczyłeś mego ojca. Musiał uciec do innego wymiaru. To wszystko przez ciebie. Ruszył w moją stronę, nie zdążyłbym się obronić, ale kremówka zdążyła go kopnąć z półobrotu, dzięki czemu miałem chwilę, żeby się pozbierać i przygotować. Kochanie, to ty umiesz się bić? Skarbie, w Rosji to jest obowiązek. Wstałem, spojrzałem na przeciwnika, otrzepałem się i zawołałem: no chodź tu, skurwysynu! No chodź! Spasiński wściekł się, spojrzałem na niego, gdy z jego pępka wyrosło swego rodzaju oko. Widać było, że demon zapanował nad nim całkowicie. Był to demon zemsty. Karmuda! Wystrzelił z pępka laserem. Zdołaliśmy zrobić szybki unik i zaczęliśmy z nim walczyć. Fakt, że walczyliśmy we dwoje na jednego, był znaczną zaletą. Walczyliśmy z nim dobre pół godziny. Kiedy stał otumaniony przez chwilę, załadowałem energię i uderzyłem go z całej siły w klatkę piersiową. Spasiński odleciał na kilka metrów. Poszedłem do niego, żeby w końcu to skończyć. Tak samo jak ciebie, dorwę i twego ojca. Nigdzie się przede mną nie ukryje. Pozdrów stwórcę. Chciałem nacisnąć spust, kiedy ten nagle krzyknął: Fus! Rura! I z żoną polecieliśmy na ścianę. Spojrzałem przed siebie, a jego już nie było. Przede mną leżał stos desek, a nad nim ogromna dziura w suficie, która przebijała się przez wszystkie piętra aż do nieba. Stałem przez chwilę, oglądając opadające czarne pióra. Zaraz. Co jest? Usłyszałem jakiś szmer, a konkretnie odgłosy helikopterów. Helikopterów, które nagle strzelały jak armaty kulami. Pomagałem kremówce wstać. Nie zdążyliśmy się ogarnąć, kiedy byliśmy już otoczeni przez armię robotów w kształcie człowieka, które wylatywały przez dziurę w suficie. Krzyczałem: a wy od kogo? Kiedy żona złapała mnie za ramię i porozumiewawczo kiwnęła głową. Walnęliśmy pierwsze dwa roboty i przybraliśmy pozę gotowości do walki. Rozejrzeliśmy się po holu, dużo ich było, ale musieliśmy dać im radę. Natychmiast ruszyłem do jednostki wroga i przebiłem jej korpus pięścią, po czym podbiłem drugiego do góry. Kremówka już była w locie, kiedy kopniakiem wybiła robota za okno. Nigdy tak solidnie nie współpracowałem z wybranką mojego serca. Zdawało nam się, że to będzie koniec, ale robotów było coraz więcej i więcej. Cieszę się, że grałem za modów gry, przypomniałem sobie parę technik. Najbardziej podobała mi się akcja, w której złapałem jednostkę za nogi i obracałem nią dookoła. I takim właśnie młynkiem rozrzucałem dziesiątki maszyn na boki. Spojrzałem do góry, a cyborgi zlatywały jak mrówki. Minęła chwila, a ja z żoną stałem w rogu otoczony setką tych mechanizmów. Cofnąłem się, żeby pomyśleć, i nagle poczułem rękę na mojej głowie, która rzuca mnie do przodu. Potknąłem się i padłem na ziemię, a cyborgi natychmiast na mnie wskoczyły. Zrobiły kanapkę i unieruchomiły. Widziałem tylko żonę, która uśmiechnięta uciekała przez wnękę w ścianie, zostawiając mnie na pewną śmierć. Nie zdążyłem krzyknąć: Anastazja! Bo robot, o dziwo z rosyjskimi emblematami, zasłonił mi widok, spojrzał mi w oczy i otworzył usta. A w ustach był odliczany czas do detonacji. Zgadnijcie, jakie były moje ostatnie słowa. Dokładnie. Co, kurwa? Jep, nastąpił wybuch. Wyjebało mnie z bazy na kilka kilometrów. Lądowania nie pamiętam, bez wątpienia było twarde. Straciłem wtedy przytomność. Myślałem, że to jest już po mnie. Imperium straci swego władcę, kiedy usłyszałem niski, basowy głos. Kwidzio. Kwidzio. Obudź się. Wzywam cię. Otrząsnąłem się. Patrzę, a wokół mnie mnóstwo chmur, a wśród tych chmur, przed mymi oczami, znajdują się schodzy. Usłyszałem wołanie. Chodź do mnie. Czekam na ciebie. Zacząłem wchodzić po schodach. Kiedy doszedłem do końca, ujrzałem bramę niebios.
Rozpłakałem się. Jednak umarłem. Jak mogłem umrzeć tak szybko? Chuj, że w wieku ponad 50 lat wiele rzeczy mogłem jeszcze zrobić. Zrozpaczony przeszedłem przez bramę. Tajemniczy głos mówił dalej. Nie płacz. Cieszę się, że cię widzę. Obróć się i porozmawiaj ze mną. Obróciłem się. A tam lewitowała ogromna puszka kustosza jabłko. Natychmiast ulękłem się i oddałem pokłon. Zacząłem szybko się modlić. Kustoszu nasz, któryś jest w biedrze, święć się imię twoje. Niech się nie skończy królestwo twoje. Niech będzie cicho, cicho. Skończmy ten cyrk. Powstań. Ale... Ja myślałem, że nie istniejesz. Głupota. Jak mogłeś wierzyć w coś, co według ciebie nie istnieje? Co ja kurwa jestem? Potwór spaghetti? Ten i tak ma przesrane, bo w niego głównie pepiki wierzą. A wiesz, jacy oni są. Ale w takim razie kim jesteś? Nie było mi dane dokładnie cię poznać. Jam jest początek i koniec. Od zbiornika do puszki. Pod mym panowaniem czas, przestrzeń i browary mnie produkujące. Moja chwała na wieki wieków. Naprawdę jesteś tym prawdziwym bóstwem? A ja głosiłem o tobie dobrą nowinę? No, zdziwko, co? A przecież byłeś bóstwem skrytym w dwóch osobach. Co z tą drugą osobą? A, pewnie chodzi o tequilę. Uznałem, że to totalne szczyny i strąciłem go do piekła. Chłopie, ja jeszcze mam trochę rozumu i godności. Nie zamierzam kumplować się z frajerem. Skoro już tu jestem i jesteś wszechwiedzący, odpowiedz mi na pytania. Słucham cię. Czy Ibisz nadal żyje? Ta. Wygląda jak 11-latek. Maryla Rodowicz dalej gra na sylwka? Mhm. Mam już kurwa dość. Ile można słuchać tego jazgotu? Izzy wydała w covery jakieś w końcu? Kto kurwa? Izzy Kluska. No kurde, no wiesz. A. Easy, jasne. Nawet wydała płytę. Chcesz posłuchać? Nie teraz. Powiedz mi, co z Nadolem. Nie ma problemu. Jednym ruchem ręki odgarnął część chmur, która zasłaniała ekran, na którym widać, jak Nadol, trzymając świński łeb w dłoniach, kroczył ulicami Berlina, a wrogowie padali jak muchy od kul wystrzeliwanych przez jego oddziały. Z zimną krwią dawał sygnały jednostkom, aby niszczyły wszystkie budynki, mówiąc: to za Warszawę, kurwie! A co z moją żoną? To kurwiszcze? Nazywasz żoną? Myślisz, że dlaczego spierdoliła w trakcie zamachu? Patrz. Ekran się rozmazał i ukazał się widok kremówki, która dzwoni. Tak, tato, wszystko w porządku. Mąż już zginął, a ja będę mogła przejąć jego tron. A wtedy cały świat będzie nasz. Nie myślałam, że to będzie takie proste. A Nadol? Chuj z nim. Niedługo trafi na Syberię i podzieli los opozycji. Te cyborki... To był strzał w dziesiątkę. Kocham cię, pa. Ty suko! Mówiłem, stary. Ja nigdy nie kłamię. Muszę wrócić na ziemię, koniecznie. Ale przecież jesteś w niebie. Czego ci więcej trzeba? Muszę wrócić, tutaj się ważą losy całego świata. Nie mam zamiaru oglądać, jak ruskie czołgi jeżdżą po całej Europie, niszczą domy i zabijają niewinnych, Bogu ducha winnych ludzi. Jak niszczą gospodarkę, sady, fabryki, kustosza. No dobra, wrócisz na ziemię, ale proszę, nie zawiedź mnie. Musisz powstrzymać te szarańcze. Nie zawiodę cię. Kustosz wziął rozpęd, po czym walnął mnie z całej siły w mordę. Obudziłem się w czyimś grobie. Natychmiast wygrzebałem się z niego i pobiegłem do najbliższej wioski. Złapałem byle człowieka za ciuchy i krzyczę: gdzie ja jestem? Gdzie najbliższe lotnisko? W Austrii, a lotnisko jest kilka kilometrów stąd. Proszę, nie zabijaj mnie. Nie zabiję cię, ale potrzebuję samolotu, by wrócić do stolicy. Muszę powstrzymać kogoś, zanim zamorduję was i wasze dzieci. Bierz mój samolot rolniczy. Rozsiewam nim nawóz, bierz go w imię kustosza. Wziąłem od gościa kluczyki, po czym biegłem w stronę samolotu. Nikt nie będzie mi odbierał tronu. Pożałujesz, że się urodziłaś. Leciałem do Warszawy w ciągłym strachu. Przez moją głowę przechodziły, jak w pętli, słowa pewnej piosenki. A brzmiały one tak.
W ostatnich dniach pokoju Europa wstrzymuje oddech. Inwazja nadejdzie, ale kiedy się rozpocznie? Kto pierwszy upadnie? Kto ostatni się utrzyma? Kto zatrzyma to szaleństwo, którego konsekwencji nikt nie potrafi zrozumieć? Żaden człowiek, żaden kraj. Fred też kiedyś zaufał pewnej kobiecie. Tak samo jak ja. I dałbym sobie za nią rękę uciąć. I wiecie co? I bym teraz kurwa nie miał ręki. Na całym świecie panuje żałoba narodowa. Nie mogę się pozbierać po fakcie, że Kwidzio zginął w tym zamachu. Był szalonym człowiekiem, ale wiedziałem, że chciał dobrze. Właśnie podano do publicznej wiadomości, że zginął w zamachu na jego rezydencję w Alpach. Brakuje mi go. Z kim teraz będę odpierdalać? Przecież od niego wszystko się zaczęło. A teraz będę musiał przyjąć na siebie cały ciężar cesarstwa. Zastanawia mnie tylko, jak Anastazja wyszła z tej sytuacji. Tak czy siak chciałbym cofnąć czas i powstrzymać go od wylotu tam. Wyjazd w góry nie był konieczny. Bardziej ważnym było stłumienie buntu w Arabii Niemieckiej. Będę tęsknił, stary. Kremówka wbiła do gabinetu i zaczęła pakować do kartonu rzeczy jego i moje. Ej, co ty odpierdalasz? To koniec. Ja przejmę pałeczkę po moim mężu. Hola, hola. Ja znam go dłużej niż ty, zrobiłem z nim więcej niż ty, świat się polepszył przy naszej pomocy, nie twojej. Gdyby Kwidzio jeszcze żył, z pewnością przekazałby władzę mnie. Kazałem jej wszystko zostawić, ale ta nie przestała. Zacząłem się z nią szarpać, kiedy machnęłam jakimś ciosem między żebra, niczym King Bruce Lee Karate Mistrz, i stanąłem w miejscu nieruchomo. Ból nie pozwalał mi wykonać ruchu. Do gabinetu wkroczyli żołnierze rosyjscy. A teraz mnie posłuchaj, gnojku. Czasy świetności się skończyły. Czas, aby matuszka Rosja znowu była wielką. I tym razem zdobędziemy USA bez kiwnięcia palcem, a cały świat będzie taki cudowny, czerwony. Od początku czułem, że jesteś zwykłą zdzirą. Licz się ze słowami. Ci panowie będą ciebie pilnować. Do więzienia z nim. Dostrzałem kolbą karabinu w tył głowy. Obudziłem się w celi. Była noc. Próbowałem znaleźć coś, co pomogłoby mi się wydostać, albo chociaż zabić czas. Niestety zabrali mi wszystko. Patrzyłem się na księżyc w pełni, który częściowo oświetlał cele. Przybył strażnik, oczywiście rosyjski, i podrzucił mi kanapkę. Zapytałem go, czy gada po polsku, a tenże jasne, studiował w Gdańsku. Kurwa, Kwidziu się nie mylił, Ruskich i Ukraińców od zajebania. Kiedy mnie wypuszczą? Na razie nie mamy nic z tobą robić. Mamy cię zabrać na uroczystość koronacji. A koronacja to niby kiedy? Jutro. Przeczekałem całą noc, aż w końcu zabrali mnie ze sobą. Koronacja wedle planu miała się odbyć na Stadionie Narodowym. Idąc mostem w stronę stadionu, oglądałem ze łzami w oczach, jak biało-czerwone barwy zamieniały się w biało-niebiesko-czerwone. Weszliśmy na płytę boiska, całe trybuny były wypełnione ludźmi. Na środku płyty był tron. Przed nim kustosz armii po lewej i po prawej jego stronie. Przyglądali się wojsku urzędnicy rosyjscy i polscy. Rosjanie z radością ze sobą rozmawiali, Polacy nie mogli ukryć łez. W tym momencie się załamałem. Nie potrafiłem znieść tego, że w taki śmieszny sposób daliśmy sobie odebrać to wszystko, na co pracowaliśmy kilkadziesiąt lat. Usiadłem w pierwszym rzędzie, a strażnicy opuścili stadion. Nastąpiła uroczystość. Kremowa namawiała, żeby przyspieszyć uroczystość, bo ma wiele rzeczy do zrobienia. I nakazała, żebym to ja założył koronę na jej głowę. Po czym usiadła na tronie. Kurwa maci, jaki wstyd. Poczynałem podchodzić do niej coraz wolniej, co chwilę nucąc pod nosem, ledwo powstrzymując wybuch płaczu. Nie będzie Rusek pluna w twarz. Szybciej, gamoniu, mam wydać rozkaz rozstrzelania? Już złapałem za koronę i uniosłem ją wysoko w górę. Zobaczyłem w niej swoje odbicie i logo kustosza, od którego to wszystko się zaczęło. Zacząłem powoli opuszczać koronę, kiedy nagle usłyszałem krzyk z megafonu. Chuja, kurwa! Nie zgadzam się! Rosyjscy urzędnicy przerazili się. Polacy z nadzieją spoglądali w człowieka ukrytego pod prześcieradłem. Widownia szemrała między sobą. Tajemniczy przybysz zdjął prześcieradło. Kremówka nie mogła w to uwierzyć. A ja krzyknąłem uradowany. Kwidzio, ty żyjesz!
I tutaj wcale się nie pomyliłem, to był Kwidzio. W obszarpanych ciuchach, zwęglony, ale przeżył. Natychmiast strażnicy zasalutowali i puścili salwę strzałów w niebo. Anastazja wpadła w furię, zaczęła na niego krzyczeć. Miałeś nie żyć! Bo co, myślisz, że ja nie wiem, że to ty zaplanowałaś ten zamach? I że nie zauważa, że cyborgi mają rosyjskie emblematy na ramionach? Totalnie spierdoliłaś sprawę, mogłeś się bardziej postarać. Ale jak mogłeś przeżyć? Zginąłeś w tamtej eksplozji! Ja? Wybrańcy kustosza są nieśmiertelni. I tutaj wtrącę się jak Kwidzio, miło mi znowu wam opowiadać, rozsiądźcie się wygodnie i słuchajcie dalej. Ta eksplozja wyrzuciła mnie na kilkadziesiąt kilometrów. Znalazłem się w środku jakiegoś cmentarza. Rozmawiałem z samym bóstwem, z samym kustoszem jabłka, a w tym czasie byłem w śpiączce dobre kilka tygodni, ale nie mam pojęcia o tym, co się dokładnie stało. Kiedy się pozbierałem, wyszedłem na powierzchnię, by skręcić ci kark za to, co zrobiłaś mi i całemu cesarstwu. Straże, bracią! Płyta boiska stała się wielkim polem bitwy. Widownia uciekała ze stadionu w panice. Ruscy urzędnicy napierdalali się z polskimi, a wojsko rzuciła się na Krymówkę, żeby ją aresztować. Niedoczekanie moje. Ten babsztyl pokazał wcześniej, że potrafi się bić i spuszczał w pierdol jednemu żołnierzowi po drugim. Kiedy skończyła walkę z wojskiem, rzuciła się na mnie. Czułem jednocześnie wściekłość i ból, poczucie zdrady. Podczas walki wszystkie wspomnienia z nią związane przechodziły mi przez głowę. Pierwsze spotkanie, wywiad, oświadczyny, narodziny syna. Wait, wait! Kurwa, to idzie w złym kierunku. Dojebała mi ciosem w żebra i kopnęła z półobrotu. Zanim wylądowałem na ziemi w trakcie lotu, miałem w głowie fragment ślubu, w którym mówiła: i rzeczy nie opuszczę aż do śmierci. No, zajebistą śmierć mi przygotowałaś, kurwo. Padłem na ziemię, obróciłem się i widziałem, jak z odległości mierzy do mnie z pistoletu. To był koniec. Zamknąłem oczy, wiedząc, co mnie czeka. To koniec. Przegraliście. Nie! Padł strzał. Z zamkniętymi oczami obmacałem całe ciało. Nie czułem żadnej rany. Otworzyłem oczy, a przede mną leżał Nadol. Szeptałem do niego ze łzami w oczach: stary, co ty zrobiłeś? Dlaczego? Daj spokój. Ty też byś tak zrobił na moim miejscu. Poza tym, ja sam jej nie powstrzymam. Nie możesz mnie teraz opuścić. Ledwo co ja zginąłem, a teraz ty? Dasz radę. Po czym wydał ostatnie tchnienie. Teraz przesadziłaś. Opanowała mnie niepohamowana wściekłość. Znowu przechodziłem jebaną transformację. Podchodziłem w jej stronę, z każdym krokiem zamieniałem się w pierdolonego Hulka. Skóra zielona, twarda, odporna na kule. Stałem się olbrzymem, pełnym wściekłości, naładowany energią, puszczający zielone błyskawice. Każdy pocisk z jej pistoletu wbijał mi się, a potem zanikał pod skórą. Złapałem ją za nogi i zacząłem rzucać nią o ziemię. Potem wskoczyłem na nią, dociskając kolanami do podłogi i okładałem ją sierpowymi. Potrafiłem pohamować mojej furii. Złapałem ją za szyję i podniosłem do góry. Zaczynałem powoli dusić. Krystianku, co ty robisz? Teraz jesteś kochana, tak? Krystian, jeśli mnie nadal kochasz, to puść mnie. I zrobiłem to. Puściłem ją na ziemię, ale dopiero wtedy, kiedy wyzionęła ducha i była po wszystkim. Wziąłem do ręki telefon, zrobiłem zdjęcie żonie i wysłałem do jej ojca z dopisem: pora na was, skurwysyny. Dobra. To gdzie mam się teraz udać? Następnego dnia. Znajdujemy się w DTR-ze. Cały rejon podbity przez Kustosz Corporation. Cały? Nie. Jedna osada zamieszkała przez nieugiętych Nadolan wciąż stawia opór najeźdźcom i uprzykrza życie oddziałom kustoszowym stacjonującym w obozach Jabolum, Amarenium, Sternum i Vipum. Wystać, inaczej wyginąć! Wy Nadolani? Tak być! Moja być Teodor, a jego być Paweł! Czego wasza chcieć? Muszę porozmawiać z waszym szamanem. Podobno ten człowiek u was się wychowywał. To nieprawda być! On nie mieć znamienia! Odsłoniłem Nadolowi lewe ramię. Znamie się tam znajdowało. Przybyłem do wioski i patrzyłem, jak małe nadolątka zapierdalają po osadzie i obrzucają się beztrosko budyniem. Śmiałem się i dziwiłem jednocześnie. Wkroczyłem do namiotu wodza. Spojrzał na mnie z niechęcią i spytał: czego szukacie, towarzyszu? Muszę porozmawiać z waszym szamanem. Podobno potrafi nawet trupa ożywić, a mam wyjątkowy przypadek. Moment. Nie zamierzam wzywać szamana dla byle kogo. Pokażcie mi go. Wódz zaczął go dokładnie oglądać. Przejrzał każdy centymetr kwadratowy jego ciała. Dosłownie. W pewnym momencie zrobił gałę jak 5 złotych. To on. To nasz dziadek i ojciec. Jak to rozpoznaliście?
Brązowa plamka na prawej małżowinie. Spójrz, tylko ojciec Kuba taki miał. Nikt inny w wiosce nie ma czegoś takiego. Natychmiast wziął go na ramiona i wybiegliśmy z namiotu w stronę chatki szamana. Nodolani pobiegli za nami. Wódz położył Nodola na stole, rozpalił ognisko i nakazał szamanowi rozpoczynać rytuał. Szaman usiadł po turecku przed ciałem, mruczał coś do siebie i między wierszami nakazywał przynosić potrzebne artykuły. Wszyscy staliśmy wokół ciała i modliliśmy się w duchu do samego kustosza, aby pomógł szamanowi, gdy ten nakazał: wrzućcie do ogniska kremówkę. Na samą myśl o kremówce myślałem, że żygnę, ale nie na to była pora. Wrzuciłem natychmiast ciasto do ogniska, a szaman zaczął śpiewać. Hej papieżu, hej papieżu, ty zapierdalaj. Nadolani powtarzali chórem, a z ogniska uniósł się żółty dym, który otoczył ciało. Po skończonej piosence nakazał: teraz wrzućcie... Kurwa, no. No wiecie, budyń. Wrzućcie ten jebany budyń. Wszyscy się śmiali, tylko mnie nie było do śmiechu. Wlałem czekoladowy budyń. Z ogniska uniósł się dym, tym razem brązowy, który razem z żółtym dymem otaczał zwłoki. I teraz ostatni składnik. Kustosz jabłko. Wrzuciłem puszkę z ambrozją do ogniska. Oczy szamana zrobiły się zielone. Wyciągnął ręce do góry i zaczął recytować. Znowu wychodzisz na miasto, wszędzie wokół pasą się lochy. Zielony dym okrążył na dole i mieszanina dymów w trzech kolorach unosiła się nad nimi, kręciła się w kółko. Daj se, daj se, daj se, daj se! Dym natychmiast w całości wtłoczył się w nozdrza Nadola. Ten w ułamku sekundy się obudził i żygnął na podłogę. Po ranie postrzałowej nie został ślad. Ja pierdolę, co ja wczoraj jadłem? Nadol, kurwa, jesteś cały! Nie posiadałem się z radości, ale moja radość nie trwała długo. Odebrałem telefon. Dzwonił minister obrony narodowej. Szpiedzy donieśli o nadchodzącej inwazji Rosjan na nasze terytorium. Za dwa dni przekroczą granice i zaczną siać spustoszenie. Podziękowaliśmy z całego serca wiosce na Dolan i ruszyliśmy w dalszą drogę. Nie mieliśmy czasu, żeby zbierać posiłki. Musiałem coś wymyśleć. Klęska zbliżała się do nas nieubłaganie. W trakcie podróży do Kustosz Corporation pisałem wiadomość do wszystkich prezydentów, burmistrzy, wójtów, sołtysów. Nie miałem innego wyjścia. Trzeba urządzić partyzantkę. Drodzy kustoszanie, nasze cesarstwo przeżywa teraz trudne czasy. Rosjanie ośmielili się dokonać ataku na nasze ziemię. Każdy z was, przywódców, wodzów, ludzi będących autorytetami, są zmuszeni, aby zebrać i zjednać sobie okoliczną ludność. Każdy z was ma dopilnować, aby bez dezercji, z dumą, odwagą i pełną mobilizacją wstąpić do armii i walczyć o chwałę i honor państwa. Wierzę, że wspólnie sobie poradzimy. Każdy, kto się zapisze, otrzyma karabin dla siebie i całej rodziny wraz z trzema magazynkami na karabin. Skoro Szwajcarii się tak udało, to czemu nam ma się nie udać. Walczmy o swoje. W imię kustosza. Po myśleniu planów defensywy kraju wsiedliśmy do samolotu i postanowiliśmy znaleźć wsparcie dla cesarstwa. Pierwszy przystanek Afryka. Wylądowaliśmy w Addis Abeba, stolicy Etiopii. Podobno tu przebywała osoba, której szukaliśmy. Znaleźliśmy ogromną halę. Wkroczyliśmy do niej. Widzieliśmy setki ludzi z dzidami, którzy ćwiczyli techniki sztuk walki. A przed nimi chodził afrykański młot. I obserwował poczynania najprawdopodobniej swoich uczniów. Osas! Młot odwrócił się w naszą stronę i uradowany przywitał się z nami. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że was widzę. Chcecie kawy? Porozmawiajmy. Jestem wam dozgonnie wdzięczny. Gospodarka w całej Afryce wzrosła. Umieralność się zmniejszyła. Wszystko naprawdę pięknie wygląda. Nie wiem, jak się wam odwdzięczyć i... No właśnie, jest jedna taka rzecz. Słucham, panowie. Rosja atakuje nasze terytorium. Chcemy przeprowadzić kontratak, a nie damy rady go przeprowadzić, ponieważ zmarnujemy dużo zaopatrzenia w trakcie defensywy. Potrzebujemy pomocy twojej, a raczej twoich ludzi. Wiemy, że rządzisz Afryką, ale tym razem potrzebujemy wsparcia. Dasz radę? No niby tak, ale jest problem. Moi ludzie nie umieją obsługiwać karabinów. Chociaż założymy im obuwie przeciwminowe, u ruskich może bywać różnie. Damy im też lekką zbroję, żeby nie zamarzli na mrozie. Co będziemy z tego mieć? Spokój na świecie i kustosz płynący zamiast wody w waszych rzekach. Niech tak się stanie.
Podziękowaliśmy i ruszyliśmy dalej w trasę. Zdążyliśmy zwiedzić Japonię i Brazylię. Mieli cenne oddziały, które mogłyby nam pomóc w kontrataku. Tak konkretnie załatwiłem wojowników ninja i oddziały yerbowe, które tykwami oślepiały przeciwników. W razie potrzeby mieliśmy także możliwość poproszenia o pomoc King Gong Dzwona w kwestii ataku na Moskwę. W mojej duszy w końcu pojawiła się nadzieja, że wreszcie zapanuje pokój na świecie. Miesiąc później. Mój plan okazał się trafny. Partyzanci dzielnie bronili państw granicznych u boku kustosz armii. Nastał koniec rosyjskiej ofensywy. Nadszedł czas na nas. Osłabieni trudem wojny Rosjanie oddawali nam swe ziemie. Kawałek po kawałku. Ja, nadal 100 tysięcy żołnierzy kustosz armii, 3 kompanie ninja, 5 oddziałów yerbowych, 50 tysięcy ludzi afrykańskiego młota. Jak i on sam, szliśmy do przodu i kiedy staliśmy pod Moskwą, puściłem sygnał do Korei Północnej. Mieliśmy tylko oglądać, jak ogromna twierdza, miasto Moskwa otoczone ogromnym murem z każdej strony, upada. Widziałem na tablecie widok rakiety lecącej w kierunku miasta. Już się ucieszyłem, kiedy nagle rakieta zaczęła spadać. Uderzyła gdzieś w środku niczego. Rakieta rozbiła się koło Jekaterynburga. Misja nieudana! Tak głosiła wiadomość przekazana od Kima. Nie miałem innego wyjścia, jak przedostać się tam podstępem. Kochani, nie będzie mi dane więcej z wami rozmawiać podczas tej bitwy. Wierzę w was tak mocno, jak nikt inny nie potrafi uwierzyć. Kustosz musi zwyciężyć. Bez względu na okoliczności. Ja zabiję strażników przy tylnych drzwiach, przejdę przez zaplecza i otworzę wam bramę główną. Zaczekajcie na mnie. Dwóch ninja za mną. Udałem się na zwiady i zobaczyłem rosyjskich żołnierzy. Wyglądali jak żołnierze z dalekiej przyszłości. Zaawansowany technicznie kombinezon, hełm pokrywający całą głowę i buty przyspieszające poruszanie się. Uznałem, że będzie nam potrzebne wsparcie. Wyciągnąłem z kieszeni puszkę, amulet od Janusza, króla El Kustoszado, który obiecał pomoc w nagłych wypadkach. Pociągnąłem za oba końce i nic. Potrząsnąłem amuletem, postukałem kilka razy, nic się nie działo. Kurwa, takie coś to ja w dowolnym chińskim sklepie mogłem kupić, nieważne. Nakazałem uśmiercić strażników, przyglądałem się akcji. Omijali reflektory niczym wirtuozi, jakby światło reflektorów miało spalić ich na popiół. Po chwili usłyszałem krzyki ofiar. Wejście tylną bramą na zaplecze było czyste. Wkroczyłem do środka, znajdowałem się w magazynie z przesyłkami wysokogabarytowymi. Przechodząc między paletami z paczkami, nagle zostałem chwycony od tyłu i duszony. Wpadłem w panikę, nie miałem dużo czasu, żeby tak stać. Zszedłem z nim na parter, wyszedłem z jego uścisku i złapałem go za głowę, próbując skręcić kark. Udało się. Zabrałem od przeciwnika pistolet i paralizator. Po przejściu kilku innych pomieszczeń znalazłem salę monitorującą wejście główną bramą. Było niestrzeżone. Całe szczęście. Wyłączyłem kamery i otworzyłem bramę. Jednostki wkroczyły do środka twierdzy. Ja wybiegłem bocznym wejściem i do nich dołączyłem. Gdy kustosz armii szło na przodzie, naprzeciw nas wybiegło stado meneli, czerwonych jak cegła, rozgrzanych jak piec, z nosami Rudolfa i trzymających karnisze Raksa z Ikei. A skurwysyństwo mocne. Pamiętam, jak kiedyś przez przypadek w łeb dostałem, szwy na czaszce gwarantowane. Miałem dokładny plan działania. Kustosz armii ustawiło się w szeregach i kierowało karabiny na meneli, którzy z raksami ruszyli na nas. Jeszcze nie. Menele byli już bardzo blisko. Niektórzy już trzymali palce na spustach. Jeszcze nie. Nie. Teraz! Wojska kustoszy rozstąpiły się i ludzie młota wybiegli do przodu. Część z nich rzuciła swoimi dzidami. Z zaskakującą skutecznością ponad połowa wrogich jednostek zginęła. Resztę wojownicy dobili własnoręcznie lub przy pomocy dzid, których jeszcze nie zdołali rzucić. Zatrzymaliśmy się na chwilę. Rozwinąłem mapę i zacząłem tłumaczyć reszcie. Tutaj mamy Kreml. Przed nim jest Plac Zwycięstwa. Kiedyś był na nim pomnik kustosza na pamiątkę współpracy, ale został zburzony. Dlatego teraz jest pusty. Wokół niego są budynki, na których prawdopodobnie przebywają snajperzy. Ninja, tykwy, tu jest wasze zadanie. Kiedy ninja zabiją snajperów, będziecie nas ubezpieczać, kiedy my będziemy przejść do przodu. Oczekujemy, że nie będą mieli niczego innego oprócz ludzi, a z tym damy sami radę. Jazda z kurłami! Wkroczyliśmy na plac, obserwując boczne budynki, na których przebywali snajperzy. Uśmiechali się szeroko, kierując na mnie lufy. Ja też się uśmiechałem, widząc, jak ninja skrytobójczo ich zabijali. Kiedyś byliśmy pewni, że jest czysto. Nakazaliśmy ludziom młota przejść do przodu. Z okrzykiem wyruszyli do przodu z dzidami w górze. Nagle nastąpiło parę wybuchów i wzbił się w powietrze ogromny kurz. Kiedy opadł, ujrzałem, jak kompanii leżeli martwi na polu bitwy. Atak!
Tak! Ruszyliśmy do przodu, podczas gdy przeciwnicy strzelali do nas. Biegliśmy do przodu, chcąc zbliżyć się do wroga i rozpocząć ostrzał. Tykwiarze pomagali nam w tym, kiedy Ruscy wybiegali naprzeciw żołnierzy na walkę, wręcz dostawali w ryj z yerbowej broni i padali bez ruchu. Kiedy stosunek naszych wojsk do wojsk ruskich wyniósł 10-1, czułem, że mam ich w garści. Nic bardziej mylnego. Zza budynków wyjechały katiusze. Otworzyli ogień. Nasze uzbrojenie nie pozwalało nam na obronę przed rakietami. Padaliśmy jak muchy. Zrozpaczony leżałem na ziemi i oglądałem, jak moi ludzie giną jeden za drugim. Niemożliwe. Nie, to nie jest możliwe. Niemożliwe. Już nie czułem się tak pewnie. Pod ciągłym ostrzałem nie mogliśmy się obronić. Myślałem, że przegrałem, kiedy usłyszałem krzyki z tyłu. Ktoś mnie wołał? Obejrzałem się do tyłu, a to Janusz wraz ze swoimi ludźmi na swoich rydwanach ostrzeliwali pozycję wroga. Nadzieja powróciła. Byłem blisko zrealizowania moich marzeń. Pokój na świecie stał się bardzo możliwy. Wsiadajcie, chłopaki. Macie rachunki do wyrównania. Wsiedliśmy do rydwanu Janusza. Jechaliśmy za jego pozostałymi kompanami. Wbiliśmy się do Kremlu w stylu z buta wjeżdżam. I uśmiercaliśmy wszystkich po drodze z miniganów na rydwanach Kustoszado. Stojąc pod gabinetem prezydenta, wziąłem od Janusza strzelbę, nadol pistolet i wbiliśmy do środka. Prezydent już leżał na ziemi z założonymi rękoma na głowie. Ja wam wszystko wyjaśnię. Jak chcesz nam wyjaśnić napaść na cesarstwo? To przecież godzi w honor twój i całego kraju. A to, co odpierdoliła twoja córka, woła o pomstę do nieba. Ty się jeszcze na to zgodziłeś. Fajnie, że nie wiesz, co się dzieje w twoim kraju. Pamiętasz, jak w Warszawie był Pałac Kultury i Nauki? Przecież jest na miejscu. Właśnie nie. To był podarunek od Wielkiej Rosji. A wy od tak wypierdoliliście go w kosmos. Jak my nic nie zrobiliśmy, zaraz polatasz za niołkami. No to złapał mnie za ramię. Stary, ale to prawda, no to nie my, jakiś popierdolony typek z wioski ukrytej w Tasim gównie zajebał pałac i odleciał na Marsa. Nie potrafiłem go powstrzymać, a nie chciałem cię tym martwić. No dobra, ale to nie jest powód, żeby nas atakować. Przegrałeś, a teraz pójdziesz z nami. Wyszliśmy na plac z wielkim przegranym całej wojny. Reszta żołnierzy wzniosła karabiny w geście triumfu. Świętowaliśmy przez 3 tygodnie w Moskwie. Ogłosiliśmy ją stolicą cesarstwa na pamiątkę wielkiego zwycięstwa. Zapytacie, jak skończył wielki Anton Kremowkow? Prezydent Rosji? Otóż przywiązałem go łańcuchami do rakiety i wystrzeliłem na Marsa. Przynajmniej odzyska swój zakichany pałac. Podczas oglądania fajerwerków na niebie nawet zapytał się mnie. Stary, powiedz mi, że to jest już koniec. Mamy święty spokój. Zapanował pokój na świecie. Chcę to usłyszeć. Mamy w końcu spokój? Nie. Jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę zrobić. Jakiś czas później. Znajdowałem się sam w środku wulkanu. Na kamiennej platformie i oczekiwałem na przeciwnika, z którym musiałem wyrównać rachunki. Nadal przebywał w gabinecie i oglądał moje poczynanie z góry. W pewnym momencie usłyszałem krzyk. No, idealne miejsce, w którym zdecydowałeś się umrzeć. Z dymów otaczających platformy wyszedł Spasiński, w ludzkiej postaci, pewny siebie, z zaciśniętymi pięściami. Uznałem, że to odpowiednie miejsce. Pora wreszcie rozwiązać tę sprawę. Najwyższa pora, aby twój żywot dobiegł końca. Patrzyliśmy się przez chwilę. Ja na niego, pełnego demonicznej mocy, a on na mnie, naładowanego zieloną energią. Dawaj! Pobiegł w moją stronę. Nie dawaliśmy sobie uzyskać przewagi. Cios za ciosem. 2 godnych sobie przeciwników. W jednej chwili obaj chcieliśmy zadać cios prawym sierpowym. On mnie trafił, ja wręcz przeciwnie. I odleciałem kilka metrów dalej. Spojrzałem do góry i widziałem Spasińskiego w powietrzu, chcącego zadać mi kopniaka. Skrzyżowałem ręce i sparowałem cios, lecz ten nie poprzestawał. Okazywał się coraz bardziej skuteczny. Chciał dobić mnie 2 prostymi. Ja zatrzymałem dłońmi jego zamiary i niczym Zinedine Zidane przygrzmociłem mu zdynki. Po czym ten poleciał na ścianę. Leżał na ziemi. Podszedłem do niego, chcąc to zakończyć, lecz to nie był koniec. On wstał, Spasia wstał i tak samo jak poprzednio puścił oko na brzuchu i strzelał z niego laserem, tnąc powierzchnię skały, na której się unosiliśmy.
A żeby cię, spaślaku! Krzyknąłem i oberwałem z jego laseru w twarz. Nakurwiał nim jak pojebany, to powaliłem go na ziemię i okładałem go dla pohamowania szału. Ten się wściekł, podbiegł do mnie i wykonał kombinację ciosów, po czym kopnął mnie w klatkę piersiową i przeturlałem się na drugi koniec platformy. To wszystko, na co się stać, jeszcze nie skończyłem. Dlaczego po prostu nie chcesz umrzeć w takim razie? Spasiński zwinął się w kulkę i ładował negatywną energię. Czułem, jak wulkan wypełnia się demoniczną aurą. Spasno! Krzyknął spaślak, a z jego ciała wyrosły ogromne skrzydła, długi na 2 metry ogon i 2 potężne rogi, nie wspominając o wielu czerwonych oczkach, z których prawdopodobnie mógł strzelać laserem, bo były podobne do oka na jego brzuchu. Popadł w totalną furię, rzucił się na mnie, okładał mnie jak chciał, ja nie potrafiłem się bronić. Ten wulkan będzie twoim grobem. Podbił mnie na 10 metrów do góry, podleciał i zaczął pchać mnie w dół. Uderzył ze mną z całym impetem, odrzucił mnie na bok i rzekł: to koniec, giń. Wyładował na mnie energię ze wszystkich laserów, jakimi potrafił się posługiwać. Na chwilę zrobiło się biało. Ja straciłem przytomność. Myślałem już, że umarłem, ale usłyszałem niski, znajomy głos. Kwidzio, wierzę w ciebie. Masz moje błogosławieństwo. Obudziłem się i zacząłem się zbierać. Powstałem. Spaślak zdziwił się wielce. Co? To jest niemożliwe. Stałem ledwo dysząc, ale w pewnym momencie poczułem przypływ energii. Ruszyłem na niego, już nie był w stanie strzelać laserami. Mógł tylko walczyć wręcz, był porządnie osłabiony. Kiedy wreszcie nie był w stanie nawet zadać ciosu, załadowałem energetyczną zieloną kulę i skierowałem nią we groga. Kiedy uderzył w skałę, uniósł się kurz. Po chwili wyszedł, ale już w ludzkiej formie. Ty jeszcze żyjesz? Aż żeby cię szlak trafił, Kwidzio. W tym momencie walka ta wyglądała jak bijatyka 2 meneli. Totalnie wycieńczeni zadawaliśmy sobie po jednym ciosie, z długimi przerwami. Przeciwnik nie mógł się pogodzić z faktem, że jeszcze żyje. Resztki swoich sił poświęcił na cios, który zadał mi pięścią w środek klatki piersiowej. Stałem unieruchomiony, nie mogąc się odegrać. Spaślak uśmiechnął się szeroko, kiedy nagle niebo się rozchmurzyło i zostałem oślepiony zielonymi promieniami. Lewitowałem w powietrzu, zbierając pozytywną energię. Co ty robisz? Jak to? Kim ty do licha jesteś? Niektórzy mówią, że jestem przywódcą cesarstwa. Inni, że papieżem kustoszowej wiary. Jeszcze inni twierdzą, że jestem po prostu popierdolony. Ale zapamiętaj to, że nigdy nie wolno mi się przeciwstawiać. Nagle w moich rękach pojawił się ogromny młot, wykonany z puszki kustosza jabłko. Skoncentrowałem się wielce i zadałem cios ostateczny. Tak silny, że sam spaślak nie potrafił go powstrzymać. Kiedy wszystko nareszcie się skończyło, poszedłem z jego ciałem na krawędź wulkanu, po czym zrzuciłem go wprost do jeziora lawy. Patrzyłem się w głąb wulkanu przez chwilę, po czym rzekłem do siebie jedno z najważniejszych powiedzeń, jakie poznałem w życiu. W walce chodzi wyłącznie o to, kto przeżyje. Nic więcej. Epilog. Razem z Nadolem uznaliśmy, że należy nam się odpoczynek. Na świecie nareszcie zapanował pokój. Państwa, które nie przyłączyły się do naszego terytorium, postanowiły zostać naszymi wasalami. Wylecieliśmy do Tokio, aby napić się dobrego sake i zjeść porządne sushi, nie jakieś podrabiane z Biedronki. Siedząc w barze, usłyszałem jednego z gapiów. Panie i panowie, przybądźcie tutaj, posłuchajcie niesamowitej opowieści opartej na faktach. Gdzieś w dalekiej Europie rozpoczyna się opowieść w małym kraju, który przed ekspansją polską był nazywany. Żył tam Kwidzio, który wraz ze swym przyjacielem Nadolem postanowili polepszyć życie swoje i swoich bliźnich. Jakość życia ulepszał, a swych przeciwników do piachu posyłał. Ustanowił cesarstwo na cześć piwa, które możemy pić po dziś dzień. Wielkie zasługi wobec naszego świata uczynił, wielu ludzi z biedy wypędził, pracę i oczekiwany dobrobyt zapewnił. Pokonał Amerykanów, Rosjan, zjednał sobie ludzi na całym świecie. Szacunkiem cieszy się jego kraj wśród wszystkich narodów, które władcom godnym poszanowania przynoszą daniny.
Ten właśnie Kwidzio i ten właśnie Nadol siedzą na tronie, rządząc nie tylko twardą ręką, ale i też sprawiedliwie, podziwiając wiecznie napędzającą się gospodarkę. Wznoszę za nich toast. Niech żyją nam przez stulecia, aby stanowili przykład dla młodych pokoleń. Zdrowie!